Witam Państwa bardzo serdecznie, Joanna Gałka-Walczykiewicz. Rozpoczynamy nasz program. Moi drodzy, już niebawem koniec wakacji, niebawem już nie będzie tak łatwo prawdopodobnie zasiąść z nami i pobawić się. Dlatego korzystajcie z okazji, korzystajcie jeszcze z ostatnich dni urlopu, z ostatnich dni wakacji i bawcie się, moi kochani, bawcie się i zdobywajcie pieniądze. W co się dzisiaj bawimy? Moi drodzy, szukamy imienia z trzema literami A. Trzy literki A ma imię, które schowaliśmy do tej koperty. Dzwońcie już do mnie, oczywiście podawajcie swoje propozycje. 100 zł. Aż się zdziwiłam, kochani, że tak zaczynamy. Dobrze, niech będzie. 100 zł, kochani, możecie wygrać już w tym momencie. W sumie koniec miesiąca. Myślę, że reżyser będzie dzisiaj jakieś naddatki rozdawał. Koniec wakacji. Oczywiście chcemy uprzyjemnić Wam ten koniec wakacji. Dlatego 704 304 304, moi drodzy, dzwońcie już w tym momencie, jeśli znacie jakieś imię z trzema literami A. A ja w tym czasie przypomnę Wam zasady naszej zabawy. W naszej zabawie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat. Aby dostać się na otwartą linię, należy wybrać numer podany na dole ekranu. Płacisz za każde połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz, dzwoniąc pod wskazany na dole ekranu numer. A szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcynagród.com. Kochani, no tak, ładnie, dawno mnie nie było. Troszkę pamięć sobie teraz dopiero odświeżyłam. Robiłam to wprawdzie przed programem, ale jak widzicie, ja chyba jeszcze też tak troszeczkę wakacyjnie się czuję mimo wszystko. Także kochani, nieważne, nie o mnie, to nie jest o mnie program. Tu chodzi o Was, tu chodzi o to, żebyście wygrywali pieniądze. Imię z trzema literami A. Takiego imienia szukamy. Jeżeli znacie takie imię, dzwońcie 704 304 304. Wygrywajcie pieniądze. Możecie w tym momencie wygrać już 100 zł, kochani. 100 zł. Nie ma żadnych 50, nie ma żadnych innych kwot. Od razu zaczynamy od 100 zł, dlatego nie czekajcie, dzwońcie, wybierajcie mój numer i bawcie się ze mną. Bawcie się, kochani, szybciutko uporajmy się z tą zagadką. Szybciutko znajdźcie imię, które mamy w kopercie. Mam nadzieję, że pójdzie wam to szybciutko, sprawnie, że szybko zakończymy tę zagadkę i że szybko oczywiście będę miała pierwszego zwycięzcę. A czy tak się stanie, to zależy od Was, kochani. Jeżeli będziecie do mnie dzwonili, jeżeli będziecie podawali swoje propozycje, szybciej zbliżycie się do imienia z koperty, a może i już szybciutko podacie mi to imię z koperty. Jeśli tak się stanie, wygracie 100 zł. Jedna osoba wygra 100 zł, ale musicie do mnie dzwonić już w tym momencie. 704 304 304. Kochani, czekam na Was. Czekam na Wasze telefony. Jestem gotowa, żeby odbierać telefony od Was. Jestem gotowa, żeby zapisywać Wasze propozycje. A jeśli ktoś poda mi propozycję taką, jaką my daliśmy do koperty, to wręczę bardzo chętnie 100 zł. Moi drodzy, szybciutko zbieramy się, bierzemy telefony do rąk i dzwonimy. Dzwonimy, moi drodzy, nie czekamy. Dodatkowe pieniądze na pewno Wam się przydadzą. Na pewno 100 zł dobrze zrobi w Waszym budżecie domowym. Także zapraszam bardzo serdecznie. Dzwońcie do mnie już w tym momencie i podawajcie mi pierwszą swoją propozycję. Podawajcie mi propozycję imienia z trzema literami A. Mam nadzieję, że uporacie się z tym bardzo szybciutko. Chciałabym, żeby kasa już popłynęła do kogoś, żeby ktoś już wygrał, żeby już był zwycięzca. Moi drodzy, 704, 304, 304. Czekam na pierwszego gracza, czekam na pierwszą osobę, która trafi na otwartą linię i dostanie się do mnie do studia i udzieli odpowiedzi. Moi drodzy, szybciutko, szybciutko bierzemy telefony i dzwonimy. No, nie czekamy. 100 zł do wygrania, 704, 304, 304. Czekam na pierwszego gracza, który może okazać się również od razu pierwszym zwycięzcą. Tak naprawdę dążymy do tego, aby ktoś z Was wygrał. Po to jest ten program, po to się spotykamy, po to się bawimy. Chodzi o to, żebyście szybko wygrywali duże pieniądze. Możecie w tym momencie wygrać 100 zł. Dlatego zapraszam bardzo serdecznie pierwszą osobę. No, kochani, zbieramy się, zbieramy szybciutko, nie czekamy na nic, nie marnujemy czasu, tylko szybciutko. Telefony w rękę, 704 304 304, dzwonimy do mnie do studia, dzwonimy po to, aby udzielić odpowiedzi. Jakie znacie imię z trzema literami A? Czy znacie takie imię w ogóle jakiekolwiek? No, pomyślcie, moi drodzy. Imię z trzema literami A, z dwiema literami A jest bardzo dużo imion. Bardzo dużo.
Ale z trzema? No, ile jest imion z trzema literami A? Tak na szybko, ile jesteście w stanie wymienić takich imion? Niewiele, prawda? No i o to właśnie chodzi. Chodzi o to, żeby ta pula imion nie była zbyt wielka, po to, abyście jak najszybciej trafili w imię z koperty. Czy wymyśliliście już jakiekolwiek imię z trzema literami A? Jeśli tak, dzwońcie do mnie w tym momencie i udzielajcie odpowiedzi. Kochani, szukamy imienia z trzema literami A. Musicie znaleźć imię, które my włożyliśmy do koperty. No, czekam, kochani. Czyżbym była całkowicie sama tutaj? No niemożliwe. Ja rozumiem, że to jest bezludna wyspa, ale wiecie, że ja lubię mieć tutaj gości i lubię przede wszystkim moich gości witać pieniędzmi. A tak mogę zrobić, jeżeli dostanę odpowiedź i jeżeli to będzie prawidłowa odpowiedź. No kochani, szybciusieńko. Szybciusieńko, zbieramy się i dzwonimy. Imię z trzema literami A. Czy macie jakąś propozycję? Czy już coś wykombinowaliście? Jest ktoś, dzień dobry, witam serdecznie pierwszą osobę. Słucham, jaka jest odpowiedź? Katarzyna. Katarzyna! Bardzo ładne imię, piękne imię. Proste imię, cudownie. Katarzyna. Niestety nie mogę za to imię zapłacić. No nie chodzi nam o Katarzynę, ale bardzo ładnie pani rozpoczęła program. Powiem szczerze, że nawet dla mnie osobiście bardzo miło pani rozpoczęła program, wypowiadając właśnie to imię. Jest mi bardzo bliskim imieniem imię Katarzyna. Także, moi drodzy, pięknie rozpoczęty program, piękne imię na początek. A jakie jeszcze znacie imiona z trzema literami A? Czekam, moi drodzy, jeżeli znacie jakiekolwiek imię z trzema literami A, dzwońcie. To, co wam mówiłam, pomyślcie, ile jest takich imion. Nie ma ich zbyt wielu. Na pewno jesteście w stanie wymyślić tylko kilka takich imion. Ich nie jest wiele. A to znaczy, Osze może teraz będzie zwycięzca. Dzień dobry, witam serdecznie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę o odpowiedź. Anastazja. Anastazja. Piękne imię. Nie jest to imię z koperty, ale przepiękne imię. No, super wymyślacie. Ojej, nie zobaczcie. Aż ja się złapałam na tym. Kochani, ile my tu mamy A? No dobrze, spójrzcie, no. Ojejku, jejku, zobaczcie, ile my tu mamy A? Jedno, drugie, trzecie i czwarte. No tak się ucieszyłam, że pana usłyszałam, że nie zorientowałam się na początku, że są aż cztery. Nie, moi drodzy, nie chcemy imienia z czterema A. No ale dobrze, całkiem nieźle, że stało się to na początku programu, przynajmniej macie przykład imienia, którego nie mogę zaakceptować. Cztery litery A, no to za dużo, kochani. Chodziło o imię z trzema literami A. Trzy literki A. Widzicie? Tyle szukamy. Tyle szukamy. Anastazja ma cztery litery A. No, moi drodzy. Nie, nie, nie. Za imię Anastazja, nawet gdyby była jakaś dodatkowa nagroda, nie mogłabym zapłacić. Także nie, kochani. Katarzyna jak najbardziej. Świetne imię. Trzy literki A w imieniu Katarzyna. Doskonale. Ja chyba byłam tak zadowolona w ogóle z tego imienia Katarzyna na początek, że zdekoncentrowałam się. Usłyszałam Anastazja. No i zareagowałam pozytywnie, ale to nie. No niestety, kochani, są cztery litery A w imieniu Anastazja. Szukamy imienia z trzema literami A. Ale moi drodzy, czy wy znacie tylko jedno imię z trzema literami A? Zaraz się okaże, że to jest jedyne imię, które znacie. Nie ma żadnego więcej? Nie podawajcie mi imienia z dwiema literami A, nie podawajcie z czterema, ani z jedną literką A. Ja chcę teraz już słyszeć tylko imiona z trzema literami A. Kochani, szybciutko. Zbieramy się, myślimy, koncentrujemy. No to już nie jest poranek. Nie potrzebujemy się budzić. No chyba, że ktoś już jest zmęczony po pracy. Chyba, że ktoś już jest zdekoncentrowany po pracy. Już jest w stanie takiego wyciszenia, uspokojenia popołudniowego. No to może tak być. Może tutaj ta koncentracja jest troszeczkę inna. Ale z drugiej strony to nie trzeba jakoś nie wiadomo jak męczyć się, wysilać, tak? Pomyślcie, może ktoś obok was ma imię, w którym są trzy litery A. Jeżeli tak jest, dzwońcie do mnie, 704-304-304. Kochani, szukamy imienia z trzema literami A. Jakie imię mogliśmy włożyć do koperty? Jakie to jest imię, kochani? Trzy litery A w imieniu.
Ja miałam nadzieję, że szybciutko rozwiążemy tę zagadkę, że szybko będę miała zwycięzcę, a tu proszę, na razie miałam w miarę szybko pierwszy telefon i bardzo szybko, od razu po tym telefonie miałam telefon błędny. Nie chcę więcej błędnych telefonów. Moi drodzy, nie chcę błędnych telefonów. Przyjmuję teraz tylko telefony z poprawnymi odpowiedziami. Mam nadzieję, że już więcej błędów nie będzie, że nie będzie waszych błędów, no i moich. Moi drodzy, mam nadzieję, że ja również już nie będę żadnych błędów popełniała. Dlatego szybciutko zbierajcie się, myślcie nad imieniem z trzema literami A. Czy znacie jakieś imię, w którym są trzy litery A? 100 zł do wygrania, 704, 304, 304. Do tej pory usłyszałam tylko imię Katarzyna. Piękne imię, klasyczne imię, proste. Przecież na pewno każdy z was jakąś Katarzynę zna, prawda? Kasię, Kasieńkę. Tak jest, Katarzyna, Katarzyna, imię z trzema literami A. Ale jakie jeszcze imię ma trzy litery A? To nie jest jedyne imię polskie, które ma trzy litery A w sobie. Są jeszcze takie imiona, nie ma ich zbyt wielu, ja wam mówiłam o tym, ja uprzedzałam, ale no są takie imiona. Moi drodzy, jeżeli zadzwonicie do mnie, podajcie tych kilka imion, w których te trzy litery A są, to na pewno bardzo szybko traficie na imię z koperty, ale musicie dzwonić i podawać mi swoje propozycje. Musicie szybciutko wypowiedzieć te imiona, które znacie, musicie szybciutko powiedzieć mi te imiona z puli imion z trzema literami A. Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Adelaida. Adelaida. No są trzy litery A, ale no to jest już trudne imię. Adelaida. Adelaida. Moi drodzy, ja nawet bym nie wiedziała, jak zdrobniale mówić do dziewczynki, która ma imię Adelaida. Czyżby to była Ada, Adela? Pewnie tak, pewnie rodzice do takiej małej Adelaidy zwracaliby się Ada albo Adela, tak by było najprościej, tak mi się wydaje. Ja pewnie tak bym mówiła do swojego dziecka, gdyby miało na imię Adelaida, ale nie, ja wolę zdecydowanie bardziej klasyczne imiona. Klasyczne imiona, które mają wiadome skróty. Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień. Jeszcze raz jak? Balladyna. Balladyna. No, idziemy w literaturę, widzę. Balladyna, nie, nie. Przekombinowane, kochana. Balladyna. Ja zapisuję, ale ja tak w ogóle zastanawiam się, czy Balladyna jest imieniem oficjalnie panującym. Znaczy panującym, funkcjonującym, no jest, no ale nie, no kochani, nie, nie, nie. Ile znacie dziewczynek o imieniach Adelaida czy Balladyna? Nie, szukamy troszeczkę w innych rewirach, dobrze? Szukamy w łatwiejszych imionach. Nie kombinujcie z Adelaidami, z Balladynami. Nie, 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 nie. Łatwiejsze imiona. Ja wiem, że trzy litery A, no to od razu wiadomo, że będzie długie imię. Oczywiście, że tak. Tutaj jak najbardziej dobrze kombinujecie. Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham pani odpowiedź. Anabelia. Anabelia. Słuchajcie, jakie ja dzisiaj piękne imiona słyszę. No nie jest to imię z koperty. Anabelia. Wiecie co, tu są imiona, które ja w ogóle po raz pierwszy w życiu słyszę. A naprawdę mam kontakt z wieloma osobami. Moja praca jest taką pracą, poza tą prezenterską pracą, że mam kontakt z wieloma osobami. Poznaję masę ludzi na żywo, w bezpośrednim kontakcie. I dzieci, i dorosłych. Ale Balladyny, Anabeli, ani Adelaidy jeszcze nie spotkałam. Naprawdę. Niesamowite. Macie... niesamowitą wiedzę macie z zakresu imion. Kochani, to jest niesamowita wiedza z zakresu imion. No takie imiona znać... No fajnie, aczkolwiek ciekawe jakby to wyglądało jakby na placu zabaw. Tak spotkała się taka mała Adelaida z Balladyną i Anabelią.
zawołanie którejkolwiek z nich w szybki sposób byłoby dość trudne. No kochani, nie szukamy w takich imionach. Przypominam, szukamy w łatwiejszych. Szukamy w łatwiejszych imionach. Owszem, trzy litery A w jednym imieniu. To jest sporo, musi to być dość długie imię. No ale zobaczcie, no Katarzyna. Piękne imię, proste, klasyczne, długie. Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Halo, słucham, proszę podać odpowiedź. Można podać? Tak. Anastazja. Anastazja. Kochana, było Anastazja. Nie dość, że jest to imię, które już było, to do tego jest to imię z czterema literami A. A szukamy z trzema. Moi drodzy, nie. Skoncentrujcie się. Nie dzwońcie, jeśli nie macie poprawnej odpowiedzi. Zasada naszej zabawy jest taka, że podajecie mi imiona z trzema literami A. Trzy literki A. Jeśli nie jesteście pewni, ponieważ imię jest długie, napiszcie sobie to imię. Sprawdźcie, czy macie tam na pewno trzy litery A. Czy nie ma ich tam na przykład czterech albo dwóch. Żebyście nie tracili swojego czasu na dzwonienie do mnie i podawanie błędnego imienia. A tym bardziej jeszcze imienia, które raz już usłyszałam. Nie dość, że jest to błędne imię, to jeszcze raz słyszałam je dzisiaj. No, uważajcie, kochani. Ale to jest właśnie to. To jest właśnie ta trudność w tej zagadce, ale też, moi drodzy, zobaczcie, jeżeli macie jakieś imię, znacie imię z trzema literami A i nie jest to Katarzyna, Adelaida, Balladyna czy też Anabelia, to jesteście na pewno bardzo blisko rozwiązania z koperty. Zobaczcie, już są błędy, już są pomyłki, a dopiero zaczęliśmy zabawę. Czyli nie jest łatwo znaleźć takie imię z trzema literami A. Jeżeli wam się udało to, to może jesteście o krok od zwycięstwa. Kochani, 100 zł do zgarnięcia, 704 304 304 to numer łączący z moim studiem, to numer umożliwiający wam udzielenie odpowiedzi, ale pamiętajcie, szukamy imienia z trzema literami A, tylko z trzema, nie z czterema. Bardzo was proszę, po raz trzeci nie chcę słyszeć Anastazji, bo ona nie zjawi się w kopercie nagle i nagle czwarta literka A też się nie pojawi w zadaniu, tak? Macie szukać imienia z trzema literami A. To jest bardzo ważne. Pilnujcie tego, kochani, żeby nie było więcej pomyłek. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Jaką ma pani odpowiedź? Agata. Agata, piękne imię, kochana. Nie jest to imię z koperty, ale doskonale pani kombinuje. Doskonale. Agata. Agata, no zobaczcie. Piękne imię, do tego krótkie tak naprawdę. Ale to chyba takie wyjątkowe jest, że jest takie krótkie, bo jednak większość tych imion jest długich. Moi drodzy, Agata, Anabelia, Balladyna, Adelaida i Katarzyna. Takie imiona mi podaliście, takie imiona znacie, ale wierzę, że znacie ich jeszcze kilka. Moi drodzy, zrobimy tak, dorzucimy jeszcze 50 zł, żeby was zmotywować. 150 zł teraz będzie do wygrania, no skoro nie udało się do tej pory, skoro są rzeczywiście już takie problemy ze znalezieniem tego imienia, skoro już się pojawiają błędne odpowiedzi, to dorzucamy jeszcze 50 zł. Proszę bardzo, 150 zł możecie już wygrać w tym momencie. 704 304 304, tak jest, wielka radość reżysera, bo on się bardzo cieszy, kiedy może dać wam więcej pieniędzy. Super, kochani, 150 zł możecie wygrać, ale dzwońcie. Dzwońcie i podawajcie mi imiona z trzema literami A. Czy znacie jeszcze takie imiona? Czy znacie jeszcze jakieś? Pamiętajcie, sprawdzajcie, upewniajcie się, żeby udzielić mi prawidłowej odpowiedzi. Dobrze, żeby nie było błędu, żeby nie było imienia, które już usłyszałam. Przypomnę wam, usłyszałam już Katarzyna, Adelaida, Balladyna, Anabelia i Agata. Takie imiona już usłyszałam, więc one już wiadomo, że nie znajdują się w kopercie. A jakie imię znajduje się w kopercie? Kto wymyśli, co my mogliśmy włożyć do koperty? Kochani, piękne propozycje, śliczne imiona. Jeszcze jednak nie usłyszałam imienia z koperty. Mam nadzieję, że za chwileczkę tak się stanie. 704, 304, 304, 150 zł już można wygrać w tym momencie. I mam nadzieję, że niedługo ktoś będzie właścicielem tych pieniędzy, że ktoś wygra tę kwotę i że ktoś będzie szczęśliwym posiadaczem dodatkowej gotówki. Kochani, jakie są imiona z trzema literami A? Czy znacie jeszcze jakieś imiona, które mają trzy litery A w sobie? Na razie usłyszałam Agata, Anabela,
Anabelia, Balladyna, Adelaida i Katarzyna. Takie piękne imiona mi podaliście. No ja już mówiłam, że tu jacyś specjaliści od imion bawią się dzisiaj z nami, ponieważ podajecie fenomenalne propozycje, naprawdę. Imiona, które po raz pierwszy słyszałam. No, tak naprawdę z tych imion to Adelaida i Anabelia to są takie imiona, które po raz pierwszy usłyszałam. Kochani, piękne imiona, naprawdę przepiękne. I aż żałuję, że to nie są imiona z koperty, ponieważ już byśmy mieli zwycięzcę. Już ktoś by wygrał pieniądze, ale no jeszcze tak się nie stało. I przypominam, nie szukajcie w tych bardzo trudnych imionach, dobrze? To nie jest konkurs na najdziwniejsze imię. To nie chodzi w tej zabawie o to, żeby znaleźć jak najmniej, jak najrzadziej spotykane imię. Tu chodzi o imię z trzema literami A i tylko tego się trzymajcie. Nie szukajcie tak strasznie daleko. Nie kombinujcie, bo wiecie jak to jest, przekombinować zawsze można, tak? To już proszę bardzo, dwie osoby chciały przekombinować i podały mi imię Anastazja. No to już jest przekombinowanie, tam są cztery litery A, więc no na pewno to imię nie byłoby w kopercie. W zagadce, gdzie szukamy imienia z trzema literami A. 150 zł, kochani, szukajcie imienia, w którym są trzy litery A i dzwońcie do mnie, dzwońcie, podawajcie swoje propozycje, na pewno jesteście już bardzo blisko. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham, jaką ma pan propozycję? Adrianna. Adrianna. Nie jest to imię z koperty, ale pięknie, brawo dla pana za piękne, proste imię. Mój drogi, super, naprawdę. Adrianna. No nie jest to imię z koperty, niestety, ale proszę bardzo, Adrianna. Piękne imię, kochani. Doskonała propozycja, zobaczcie, Adrianna, Agata, Katarzyna. Wystarczy pomyśleć w tych prostych imionach, w imionach, które spotykacie prawdopodobnie wokół siebie, są te imiona z trzema literami A i tam właśnie szukajcie. Szukajcie wśród takich imion, aczkolwiek, tak jak mówiłam, Anabelia, Balladyna i Adelaida również są przepięknymi imionami. Kochani, szukamy, szukamy dalej, jeszcze nie słyszałam imienia z koperty, dlatego szukamy. Zastanawiajcie się, jakie imię jeszcze ma trzy litery A, jakie imię mogliśmy włożyć do koperty. 150 zł, kochani. 704-304-304. 704-304-304. 150 zł do wygrania. Mam nadzieję, że za chwileczkę usłyszę kolejnego gracza i kolejną propozycję, ponieważ bardzo fajnie zaczęliście się nareszcie bawić ze mną. Proszę bardzo, jak miło. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam. Słucham, jaką ma pan propozycję? Barbara. Barbara. Piękna propozycja. Niestety nie mogę za nią zapłacić, ponieważ nie jest to propozycja z koperty, ale piękne imię. Barbara. Super. Barbara, Adrianna, Agata, Anabelia, Balladyna, Adelaida, Katarzyna. Śliczne propozycje, fantastyczne, naprawdę. Kochani, ale szukamy dalej. Szukamy dalej, jeszcze nie mamy zwycięzcy, jeszcze nie mamy podanego imienia z koperty, także ciągle możecie wygrać 150 zł. 704-304-304. Jaką jeszcze macie propozycję? No, moi drodzy, pięknie rozdzwoniły się telefony. Naprawdę, jest mi bardzo miło, kiedy mogę tak dużo telefonów od was odbierać. Przynajmniej wiem, że bawicie się ze mną, że jesteście ze mną. Super, proszę bardzo, kolejny telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, ja również witam serdecznie. Witam. Władysława. Władysława. Piękne, klasyczne imię, nie jest to imię z koperty, ale właśnie o to chodzi. Tak szukajcie, w tych imionach szukajcie. Władysława. Władzia. Cieszę się, że nie ma już żadnych pomyłek typu Anastazja. Władysława, kochani, piękne imię, prawda? Władysława, Barbara, Adrianna, Agata, Anabelia, Balladyna, Adelaida, Katarzyna. Super, naprawdę świetnie sobie radzicie, kochani. No, ale jeszcze ciągle nie usłyszałam imienia z koperty. Ale cieszę się również, że nie słyszę głuchych telefonów i błędnych odpowiedzi. To mnie bardzo cieszy, ale skoro tak dobrze sobie radzicie, to ja mam taką propozycję. Może dorzućmy jeszcze 50 zł, ponieważ przepięknie państwo sobie radzą. Tak, żeby było równo. 200 zł, nawet się tak ładniej się mówi, aniżeli 150. Może być 200? Super, mamy. Dziękuję serdecznie.
Mamy 200 zł, kochani. 200 zł. Jeżeli macie jeszcze propozycję imienia z trzema literami A, a nie jest to Katarzyna, Adelaida, Balladyna, Anabelia, Agata, Barbara, Adrianna, ani Władysława, to dzwońcie, moi drodzy, dzwońcie, podawajcie mi te propozycje, podawajcie mi to imię. Możecie w tym momencie wygrać 200 zł, jeśli traficie w imię z koperty. No, szukajcie, ale zobaczcie, kiedy przestaliście kombinować zbyt mocno, przestały pojawiać się propozycje w stylu Adelaida, Balladyna, Anabelia, czy właśnie już całkowicie przekombinowana Anastazja, to zobaczcie, o ile łatwiej jest Wam znaleźć te imiona. Ile telefonów odebrałam od czasu Agaty. Proszę, Agata, Adrianna, Barbara, Władysława, no telefon po telefonie. Czyli można znaleźć te imiona. Tylko nie kombinujcie, nie szukajcie zbyt daleko, naprawdę, nie ma takiej potrzeby. Szukajcie w fajnych, polskich, prostych imionach. Owszem, większość z tych imion raczej używa się, większości tych imion używa się w skrótach, tak, w zdrobnieniach. Rzadko w zdrobnieniu czy w skrócie imienia będą te trzy litery A. Ale kiedy pomyślicie, jak jest pełne brzmienie imienia, oficjalne, urzędowe brzmienie imienia, nagle okazuje się, że właśnie to imię ma trzy litery A. Tak jak właśnie, zobaczcie, Katarzyna, no Kasia. Tak na pierwsze zastanowienie, no to Kasia, tak? Kasia, dwie literki A. Ale proszę, Katarzyna ma już trzy. Basia, Barbara, to samo. Basia, tylko dwie literki. Barbara, już trzy. Władzia, no przecież identycznie. Ada, Adrianna, no pięknie. Zobaczcie, Agata jest chyba jedynym takim przykładem, na pewno jedynym z tych, których usłyszałam, że w pełnym brzmieniu, w urzędowym brzmieniu, ma tak samo jak w skrócie, ponieważ no Agata, no często raczej się mówi do Agaty po prostu Agata, to można Agatka zdrobnić, ale to też będą trzy litery A. Także kochani, zobaczcie, Agata jest jedynym z mojej tablicy tutaj, jedynym z przykładów, gdzie skrót, zdrobnienie ma tę samą ilość liter A, co pełne urzędowe brzmienie. Wszystkie te imiona, które do tej pory usłyszałam, są urzędowymi wersjami imienia, tak? Dlatego tu szukajcie. Jeżeli macie, zobaczcie, macie Basię obok siebie, no nie wpadlibyście na to, że no przecież Basia, Basieńka, tak? Gdzież? Gdzież trzy litery A? A tak, nasza mała Basia jest Barbarą. Będzie kiedyś dorosłą kobietą i będzie Barbarą, już nie będzie taką Basieńką. I to proszę bardzo, trzy litery A znajdują się nagle, jeżeli pomyślimy o pełnym brzmieniu imienia. I tak właśnie myślcie. Prawdopodobnie jest jeszcze jakieś imię, tak jak Agata, gdzie w pełnym brzmieniu urzędowym ma tyle samo liter A, co w zdrobnieniu, ale myślę, że takich imion jest zdecydowanie mniej. W ogóle przecież jest niewiele imion z trzema literami A, a tu jeszcze no, takie zestawienie, że w zdrobnieniu jest tyle samo liter A, co w urzędowym brzmieniu imienia. No to już jest bardzo specyficzna sytuacja, ale fajnie, że usłyszałam to imię, ponieważ jest to bardzo proste, bardzo fajne, no i często spotykane imię, a w takich imionach szukamy, w takich imionach się obracamy. Moi drodzy, Katarzyna, Adelaida, Balladyna, Anabelia, Agata, Adrianna, Barbara i Władysława. Takie imiona usłyszałam, ale chcę więcej, ponieważ jeszcze nie usłyszałam imienia z koperty. Jakie jeszcze znacie imię? Możecie w tym momencie wygrać już 200 zł, kochani. Kwota nam urosła, 200 zł do zgarnięcia, ale musicie zadzwonić 704 304 304. Czy ktoś ma jeszcze jakąś propozycję imienia z trzema literami A? Kochani, myślcie, zastanawiajcie się, kombinujcie. Ja Wam podpowiadam, naprowadzam Was, jak szukać, gdzie szukać. No bo czasem, no, nasze myśli schodzą na złe tory, na złe drogi. No i wtedy nie trafimy w to imię. Dlatego słuchajcie mnie uważnie. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Słucham, jaką ma Pan propozycję? Marianna. Marianna. Świetna propozycja. Nie jest to imię z koperty, ale świetna propozycja. Marianna. Proszę bardzo, Marianna pojawiła się na naszej tablicy.
Jakie imię jeszcze się pojawi? No. Jakie imię jeszcze wpada wam do głowy? Jaką macie jeszcze dla mnie propozycję? Jeżeli wam przyszło do głowy jakieś imię z trzema literkami A, no to jest bardzo duża szansa, że to jest właśnie to imię. Naprawdę. Kochani, no, szybciutko. Nie traćcie swojej szansy na wygranie pieniędzy. Możecie wygrać w tym momencie 200 zł. Jeżeli znacie jakieś imię z trzema literami A, to jest ogromna szansa, że to jest to imię. Zadzwońcie do mnie pod numer 704-304-304 i sprawdźcie to. Sprawdźcie, czy imię, które wymyśliliście, które wam wpadło do głowy, czy to jest imię z koperty. Ale najpierw sprawdźcie, czy ma trzy litery A, dobrze? Bardzo was proszę, sprawdźcie, czy imię, które chcecie mi podać, ma dokładnie trzy litery A. Dzień dobry, witam serdecznie kolejnego gracza. Dzień dobry, Magdalena. Magdalena, piękne imię. Kochani, piękne imię, nie jest to imię z koperty, ale jest mi w ogóle niesamowicie miło. Tak, piszę na tablicy, bo jest poprawne. Magdalena, staram się nie pomylić. Kochani, ja dzisiaj usłyszałam całą masę imion, które są mi osobiście bliskie. Dla mnie to jest takie fajne. Ten program staje się taki mi bardzo bliski, osobisty. I świetnie, bardzo, bardzo jest to dla mnie miłe. Wiem, że robicie to nieświadomie, ale miło jest słyszeć imiona, które wypowiada się z miłością, prawda? Kochani, Katarzyna, Adelaida, Balladyna, Anabelia, Agata, Adrianna, Barbara, Władysława, Marianna i Magdalena. Tyle propozycji już mi podaliście, tyle imion przekazaliście tu do mnie, do studia, tyle imion dzięki wam trafiło na moją tablicę i tyle imion wyjęliście już z puli imion z trzema literami A. Każde kolejne imię to już może być to imię z koperty. Moi drodzy, jesteście już o ile kroków bliżej imienia z koperty? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jesteście o 10 kroków bliżej imienia z koperty. Czy 11 telefon to będzie telefon z imieniem z koperty? No, mam nadzieję, że za chwileczkę się przekonamy o tym. 200 zł do wygrania, jeżeli traficie w imię z koperty. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham, jaką ma pan propozycję? Małgorzata. Małgorzata. Piękne imię. No nie jest to imię z koperty, ale powiem tak. Od momentu, kiedy usłyszałam Katarzyna, czekałam, kiedy będzie Małgorzata. Dla mnie te dwa imiona jakoś tak zawsze chodzą w parze. Nie bardzo wiem, czemu tak mam, ale kiedy słyszę Katarzyna, to zaraz myślę również o Małgorzacie. Kochani, Małgorzata, proszę, zapisuję. Oczywiście, że tak. Małgorzata. Pięknie. Napisałam krzywo tak, że bardziej krzywo się już nie da. Ale mam nadzieję, że widzicie, co tu jest. Małgorzata, Magdalena, Marianna, Władysława, Barbara, Adrianna, Agata, Anabelia, Balladyna, Adelaida i Katarzyna. No, 11 telefon nie był telefonem od zwycięzcy, niestety. Ale może 12, może twój telefon to będzie telefon zwycięski. 200 zł do wygrania, 200 zł do zgarnięcia, jeżeli masz tylko imię z trzema literami A, które chcesz podać mi tu na wizji. Jeżeli chcesz zawalczyć o 200 zł, to rób to. 704, 304, 304, możesz wygrać 200 zł. Jeżeli znasz imię z trzema literami A i okaże się, że to imię jest imieniem z koperty. No kochani, szybciutko, zbieramy się, zbieramy moi drodzy i próbujemy wymyślić jeszcze jakieś imię. No, szybciutko, szybciutko, nie pozwólcie, żeby ta zagadka trwała w nieskończoność. Ja miałam nadzieję, że szybciutko będzie zwycięzca, że szybko usłyszę odpowiedź z koperty, wręczę nagrodę i będę mogła grać kolejną zagadkę. A tu proszę, ale proszę, mam kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham panią. Może Anastazy? Anastazy. Nie jest to imię. Nie jest to imię z koperty, ale moi drodzy, pierwsze męskie imię. Anastazy. I zobaczcie, Anastazja nie mogło być, bo tam były cztery litery A. Anastazy? Jak najbardziej. Anastazy, proszę bardzo, zapisuję już tutaj. Anastazy, super propozycja. No to cóż, kochani, za tak piękną propozycję coś się jeszcze wam należy. Ja proponuję dodatkowe 50 zł do puli.
czyli w sumie 250. Pięknie, kochani. Prawda, że ładnie to wygląda? Mhm, super. I te 250 zł może być wasze, a właściwie twoje. Nie wasze, twoje. Kochani, pamiętajcie, że zwycięzcą może być tylko jedna osoba. Tylko jedna osoba zgarnie wszystkie pieniądze, które mamy w puli, o które gramy. Tak, 250 zł to jest kwota, o którą gramy w tym momencie. Musicie tylko podać mi imię z trzema literami A. Kto zna takie imię? 704-304-304. Kto poda mi imię z trzema literami A? No, do tej pory usłyszałam Katarzyna, Adelaida, Balladyna, Anabelia, Agata, Adrianna, Barbara, Władysława, Marianna, Magdalena, Małgorzata i Anastazy. Tak, moi drodzy, takie imiona usłyszałam. Jeżeli chcieliście podać któreś z imion, które przed chwileczką wypowiedziałam, no to niestety musicie szukać dalej. Mogliście zadzwonić szybciej, ale jeśli macie imię, którego nie wypowiedziałam, to musicie szybciutko do mnie dzwonić, żeby zaraz nie znaleźć się w gronie osób, o których mówiłam przed chwilą, czyli w gronie osób, które zostały uprzedzone przez innych graczy. Tu, kochani, spryt to jedno, trzeba pomyśleć, zastanowić się, refleks to drugie, kochani. Refleks, musicie szybko wybierać do mnie numer, ponieważ w każdej chwili mogę usłyszeć imię z koperty, a na pewno w każdej chwili mogę usłyszeć kolejną propozycję. I jeżeli to będzie imię, które wy chcieliście powiedzieć, no to stracicie swoją szansę na wygraną. A jeśli będzie tak, że padnie imię i ja powiem, że tak, to jest imię z koperty, to ktoś inny wygra pieniądze, które mógłbyś wygrać ty. Jeżeli masz propozycję, jeżeli chcesz wygrać 250 zł, to dzwoń do mnie teraz, natychmiast, już, w tym momencie, ponieważ to jest twoja szansa na wygranie 250 zł, ale musisz zadzwonić do mnie i podać mi propozycję tego imienia. Dzień dobry, witam serdecznie. Aleksandra. Aleksandra, dziękuję serdecznie za to piękne imię. Przypominam równocześnie, że w naszym programie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. A raczej osoba, która przed chwileczką do mnie zadzwoniła, nie była osobą pełnoletnią. Niemniej jednak zapisuję Aleksandra, ponieważ jest to poprawna propozycja. Ale zobaczcie. Bardzo często słyszę, że do tych waszych programów to nie można się dodzwonić, nie ma takiej możliwości. Ale proszę, zobaczcie, nawet dziecko może się dodzwonić. Widzicie? Zobaczcie, tyle osób dodzwoniło się już do mnie. Więc jeżeli jesteś w grupie niedowiarków, zmień swoje myślenie. Siedzisz przed telewizorem, przyszło ci do głowy imię z trzema literkami A. To się nie zastanawiaj dłużej, tylko bierz telefon i dzwoń do mnie. Dzwoń, ponieważ to imię może być imieniem, które wzbogaci cię o 250 zł. Tak, o 250 zł, zobacz. Tyle pieniędzy możesz wygrać. I może właśnie to imię, o którym teraz pomyślałeś, to jest imię, które włożyliśmy do koperty. Jest ogromna szansa na to, ponieważ wiele imion już usłyszałam. Zobaczcie, ile osób już dzisiaj ze mną się bawiło. Tyle propozycji już usłyszałam. Więc każda kolejna propozycja może już być propozycją z koperty. I mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że kolejny telefon, który odbiorę, to już będzie telefon z imieniem, które włożyliśmy do koperty. Kochani, 250 zł do wygrania. 704-304-304. Dzwońcie, po prostu dzwońcie. No co ja wam więcej mogę powiedzieć? Mogę wam jeszcze przypomnieć, jakie imiona już usłyszałam. Macie łatwe 250 zł do wygrania. Nie musicie wykazywać się jakąś niesamowitą wiedzą z zakresu znajomości świata, geografii, medycyny. Nie! Musicie tylko znaleźć imię z trzema literami A. To jest wasze jedyne zadanie, jeśli chcecie wygrać 250 zł.
Tak, tak łatwo można u nas wygrać 250 zł. Jeżeli tylko pomyślałeś o jakimś imieniu, w którym są trzy litery A, no to proszę bardzo, jesteś o krok od tej wygranej. 250 zł może być twoje. Tylko sprawdź, czy to imię to jest imię z koperty. Zadzwoń do mnie 704-304-304 i sprawdź to. No słuchajcie, to jest zagadka na rozgrzewkę, tak? Tutaj nie wymagamy jakichś niesamowitych umiejętności od was. Nie wymagamy od was niesamowitej wiedzy. Chcemy tylko troszeczkę sprytu i refleksu, tak jak mówiłam. Kochani, kto poda mi kolejną propozycję? Kto poda mi kolejne imię? 704-304-304. 250 zł wciąż bez właściciela. A wystarczy podać imię z trzema literami A. I może to być imię, za które będę mogła zapłacić 250 zł. A mogę zapłacić za imię, które jest w kopercie. Jeżeli ktoś do mnie zadzwoni i poda mi imię, swoją propozycję imienia i okaże się, że to jest imię z koperty, w łatwy sposób taka osoba wygra 250 zł. Nic więcej, tylko tyle. No, czy może być prostsza zagadka na koniec wakacji, kochani? No, szybciutko, 704-304-304. Kto ma jakąś kolejną propozycję dla mnie? No, mobilizujemy się, moi drodzy, 250 zł do zgarnięcia. Kto ma ochotę na te pieniądze? Kto ma ochotę wygrać te pieniądze? A no właśnie, miałam wam przypomnieć imiona, które usłyszałam do tej pory, prawda? Bo może nie każdy z was może odczytać to, co ja tutaj na was grałam. Kochani, usłyszałam już. Katarzyna, Adelaida, Balladyna, Anabelia, Agata, Adrianna, Barbara, Władysława, Marianna, Magdalena, Małgorzata, Anastazy i Aleksandra. Usłyszałam takie imiona i teraz czekam na imię z koperty. Ja tak naprawdę, odbierając każdy kolejny telefon, mam nadzieję, że to już jest ten moment, że już będzie zwycięzca, że ktoś już wygra te pieniądze, że ktoś poda mi imię z koperty. No na razie jeszcze to się nie zdarzyło, jeszcze muszę, jeszcze muszę chwilkę poczekać, aż mój zwycięzca dodzwoni się do mnie. Ale proszę, jeżeli masz jakieś imię z trzema literami A, to zadzwoń do mnie, może właśnie ty będziesz moim zwycięzcą. Może właśnie ty wygrasz 250 zł tylko za to, że podasz mi imię z trzema literami A. Kochani, 250 zł do wygrania. 704-304-304. No już, nie leniuchujemy, bierzemy telefon do ręki i wykręcamy numer. Wykręcamy numer, moi drodzy, tyle jesteście w stanie zrobić, nawet jeżeli jesteście rozleniwieni, jeżeli jeszcze jesteście w takim mocno wakacyjnym nastroju, albo właśnie jesteście już dawno po urlopie, jesteście już zmęczeni, jesteście po pracy i teraz już chcecie tylko odpocząć. No, tyle jesteście w stanie wykonać, prawda? Telefon możecie wziąć do ręki, możecie zadzwonić z koleżanką, z ciocią, z dzieckiem, porozmawiasz za chwilę. A teraz bierz telefon i wybieraj mój numer telefonu 704-304-304 i dzwoń do mnie, żeby porozmawiać chwilkę ze mną, żeby udzielić mi odpowiedzi w mojej zagadce. Szukamy imienia z trzema literami A. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. Tamara. Tamara. Fajna propozycja. Nie jest to imię z koperty, ale bardzo fajna propozycja. Zapisuję oczywiście. Tamara, proszę bardzo. Coś mi się wydaje, że reżyser ma jakąś Tamarę, którą bardzo lubi, bo się tak ucieszył nagle. Ja wiem, że cieszysz się z każdego imienia. Dobrze, kochani, 250 zł. Ciągle do wygrania. To co? Przypominamy imiona, które już usłyszałam? Uważaj, uważnie słuchajcie, ale wybierajcie też w tym czasie numer telefonu do mnie. Przy czym sprawdźcie, czy wasza propozycja nie pojawiła się wcześniej. Tamara, Aleksandra, Anastazy, Katarzyna, Adelaida, Balladyna, Anabelia, Agata, Adrianna, Barbara, Władysława, Marianna, Magdalena i Małgorzata. Te imiona już usłyszałam. Jeżeli masz jakąś nową propozycję, czekam na ciebie.
Czekam na nią. Czekam, aby móc ją usłyszeć. I może krzyknąć, tak jest, to jest imię z koperty. Mam nadzieję, że w końcu tak właśnie krzyknę, że w końcu będę mogła komuś powiedzieć, że wygrał 250 zł. Tak jest, 704, 304, 304. Kto ma jakąś propozycję? Kto ma jakąś propozycję imienia z trzema literami A? Bardzo fajnie, że już się nie mylicie. Bardzo fajnie, że szukacie w łatwych, fajnych, prostych imionach. Super. Cieszę się, że mnie słuchacie i że stosujecie się do tego, co wam mówię. Ponieważ to jest bardzo ważne. Ja mówię po to, żeby dać wam szansę na wygraną. Tak? 250 zł jest do wygrania. Także kwota nam fajnie już rosła i mam nadzieję, że więcej osób zmobilizuje się teraz, żeby do nas zadzwonić. No, ale też jest teraz trudniej już znaleźć to imię z trzema literami A, którego jeszcze nie usłyszałam. Więc jeśli ktoś ma pomysł, jeżeli wpadł ci do głowy pomysł imienia z trzema literami A, no to może to jest to imię. Imię z koperty. A jeśli tak będzie, to wygrasz 250 zł. Tylko musisz do mnie zadzwonić i podać mi to imię tu na wizji, tu w programie. Kochani, 704 304 304. Kto ma dla mnie jakąś propozycję jeszcze? Kto ma dla mnie jeszcze jakieś imię z trzema literami A? Inną niż Katarzyna, Adelaida, Anastazy, Balladyna, Aleksandra, Anabelia, Tamara, Agata, Adrianna, Barbara, Władysława, Marianna, Magdalena i Małgorzata. Szukamy jeszcze jakiegoś innego imienia. No. Jakie to może być imię? No, kto ma jeszcze jakiś pomysł? 704, 304, 304, kochani. Musicie do mnie zadzwonić i podać tę propozycję. Inaczej nie będę mogła wam wręczyć pieniędzy. Nie będę mogła wręczyć wygranej, jeżeli... co, no... Ostatecznie w końcu będę musiała wam pokazać, jakie tu jest imię. No będę musiała w pewnym momencie pokazać. Zakończyć zagadkę i pokazać, jakie tu jest imię w kopercie. No i pomyśl, jak się będziesz czuł, jeżeli ja otworzę kopertę, pokażę imię, które znajduje się w środku, no i nagle stwierdzisz, że to jest imię, które miałeś mi podać, tylko nie zadzwoniłeś. Nie stawiaj się w takiej sytuacji. Dzwoń, dzwoń, dzwoń. Dobrze, moi drodzy, przyspieszamy tempo, naprawdę. Jakieś, nie wiem, rozleniwienie weszło. Bardzo fajnie dzwoniliście do mnie. Był telefon jeden za drugim. No i dobrze. Kochani, kończymy zagadeczkę. Kończymy naszą zagadkę. Wiecie dobrze, że każda zagadka ma swój czas, więc czas tej zagadki już się kończy. Proszę bardzo, 10 chwil i macie 10 chwil, żeby zadzwonić do mnie. Tylko na te 10 chwil dorzućmy jeszcze 50 zł. Bardzo proszę o dodatkowe 50 zł, tak aby w puli było 300 zł. Będzie zdecydowanie ładniej to wyglądało. Dziękuję serdecznie. Mam już 300 zł w puli, ale macie tylko 10 chwil, kochani. 10 chwil na to, żeby dodzwonić się do mnie, ponieważ kończymy zagadkę. Ach, już 9 tylko. No, moi drodzy, ogarniamy się, koncentrujemy i dzwonimy 9 chwil do końca zagadki, a 300 zł do wygrania za podanie jednego imienia z trzema literami A. 704, 304, 304. 9 chwil, w czasie których musisz do mnie zadzwonić, jeśli chcesz wygrać 300 zł, podając jedno imię z trzema literami A. Oczywiście to imię musi być imieniem z koperty, musisz trafić w to imię. Ale nie dowiesz się, czy imię, które wymyśliłeś, to imię z koperty, jeżeli do mnie nie zadzwonisz. Bierzemy telefon do rąk i dzwonimy, moi drodzy, szybciutko, szybciutko. 704 304 304. Kto poda mi kolejną propozycję? Kto poda mi kolejne imię? Imię z trzema literami A. 300 zł do wygrania. Ale kończymy zagadkę, dlatego musicie teraz już się zmobilizować. Już musicie do mnie dzwonić. W tym momencie już nie ma czekania.
No, to już nie jest czas na odpoczynek, tylko na działanie. 8 chwil, kochani. 8 chwil i mam nadzieję, że w tym czasie usłyszę odpowiedź, że usłyszę jakąś propozycję. A już najfajniej by było, gdybym usłyszała imię, które włożyliśmy do koperty. Moi drodzy, szybciutko. 704 304 304. No. Cóż się dzieje? Jedno imię z trzema literami A, kochani. 8 chwil macie. 8 chwil. Kto ma jakąś propozycję? Kto ma jakieś imię? No, szybciutko. Imię z trzema literami A. 704, 304, 304. Ma ktoś jakiś pomysł? Chce ktoś 300 zł? Pewnie każdy chce, prawda? No, ale możecie wygrać je. Możecie wygrać te 300 zł, jeżeli do mnie zadzwonicie i podacie mi imię, które okaże się imieniem z koperty. A w kopercie znajduje się imię z trzema literami A. No. Mobilizujemy się, moi drodzy. 7 chwil. Czy wy widzicie, jak ten czas leci, jak ten czas mija? Moi drodzy, no tak właśnie jest. Mamy koniec zagadki, więc musicie do mnie dzwonić. To jest 7 chwil na to, żebyście do mnie dzwonili. No. Kto ma jakąś propozycję? Nie musicie czekać do końca tego czasu. Dzwońcie w każdej chwili odliczania. W każdym momencie mogę usłyszeć prawidłową odpowiedź. W każdym momencie mogę usłyszeć imię, które schowaliśmy w kopercie. Może właśnie teraz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Może Samantha? Samantha. No fajna propozycja, nie jest to propozycja z koperty, nie jest to imię z koperty, ale fajne imię, zapisuję oczywiście. No i moi drodzy... 6 chwilek. Co ja już usłyszałam? Małgorzata, Magdalena, Marianna, Władysława, Barbara, Adrianna, Agata, Anabelia, Samantha, Tamara, Balladyna, Aleksandra, Adelaida, Anastazy i Katarzyna. Za chwilę koniec zagadki, kochani, ale ciągle możecie wygrać 300 zł. Jeśli macie jakieś imię z trzema literami A, możecie wygrać. Tylko musicie do mnie zadzwonić. No, szybciutko. Macie propozycję imienia? To imię musi mieć trzy litery A. Kochani, no zobaczcie, tyle odpowiedzi padło. No, na pewno już zostało tylko to z koperty. No, 6 chwilek, kochani. Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Kto mi poda jakąś propozycję? Przecież jeżeli padło tyle imion, kochani, a naprawdę ilość imion z trzema literami A nie jest zbyt wielka, wręcz jest bardzo mała, więc zobaczcie, no prawdopodobnie zostało już tylko to imię. Ja będę bardzo zdziwiona, jeżeli przy kolejnym telefonie usłyszę inne imię niż to z koperty. Jestem prawie na 100% przekonana, że już zostało tylko to imię. Więc jeśli masz w głowie jakieś inne imię niż Katarzyna, Adelaida, Balladyna, Anabelia, Agata, Adrianna, Barbara, Władysława, Marianna, Magdalena, Małgorzata, Anastazy, Aleksandra, Tamara czy też Samantha, to masz 5 chwil, żeby do mnie zadzwonić. Kochani, prosta zagadka, no proszę was. Prosta zagadka, imię z trzema literami A. Przecież możecie, no potraficie, kochani.
No jakie jeszcze imię zostało? Ja usłyszałam już wszystkie imiona, które znałam i które miałam w głowie, jeśli chodzi o imiona z trzema literami A. Ja usłyszałam już wszystkie tak zwane moje imiona. Oprócz tego. Jaki z tego wniosek? Albo jesteście super znawcami językowymi z zakresu imion i znacie takie imię, że po prostu mi zaraz szczęka opadnie, albo znacie imię z koperty. No, macie 5 chwil, żeby przekonać się, w której grupie jesteście. Przypominam, że za chwilę będzie koniec zagadki, kochani. 300 zł możecie zgarnąć, ale macie 5 chwil, a już nawet tylko 4. 704, 304, 304. Macie jakieś imię, które ma 3 litery A? Jakieś imię, którego jeszcze nie usłyszałam do tej pory? Kto ma jeszcze takie imię? Kto ma dla mnie taką propozycję? No. Imię z trzema literami A. Takiego imienia poszukujemy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham pana propozycji. Marzanna. Marzanna. No tak wiosennie, nie jest to imię z koperty. Oczywiście zapisuję. Ale wy się kochani spieszcie, bo proszę, zobaczcie, 3 chwile tylko zostały. Spieszymy się, spieszymy, 3 chwile, 300 zł, 3 litery A. Słuchajcie, to musi być szczęśliwa trójka. Musi być, zobaczcie, 3 litery A w imieniu, 3 chwile, 300 zł i w naszym numerze telefonu 2 trójki też. No kochani, 704, 304, 304. Ta trójka musi być szczęśliwa. Dzwonimy! Dzwonimy, kto ma jakieś imię z trzema literami A? Kto ma w głowie imię, które ma w sobie 3 litery A? No, jaką macie propozycję? Możecie wygrać 300 zł. Ma ktoś jakiś pomysł? Ma ktoś jakiś pomysł? Słucham. Słucham, czekam. Kto wymyślił jakieś imię, które może być imieniem z koperty? Kto wymyślił jakieś imię z trzema literami A? Trójka nie była szczęśliwa, proszę dwójka. Czyli co, teraz już czekacie do zera? Czekacie do końca? Oj, kochani, koniec zagadki. No, słuchajcie, jeśli nie usłyszę odpowiedzi, no to trzeba będzie zmieniać zagadkę, no. 300 zł chcecie stracić? Przepadnie te 300 zł. W kolejnej zagadce nie będzie 300 zł do wygrania. A w tej są te pieniądze. No, szybciutko, kochani. Bardzo mnie zdziwiliście, że nie usłyszałam telefonu, kiedy była trójeczka, naprawdę. No, szybciusieńko, kochani. Koniec zagadki za 2 chwile. 704, 304, 304. 3 litery A w imieniu. Jakie imię może być w kopercie? No. No co, skończyły wam się pomysły? Już całkowicie się wyczyściliście z pomysłów?
Kochani, ostatni moment. Hej! Kto ma jakieś imię z trzema literami A, inne niż Katarzyna, Adelaida, Anastazy, Balladyna, Aleksandra, Anabelia, Tamara, Samanta, Marzanna, Agata, Adrianna, Barbara, Władysława, Marianna, Magdalena, Małgorzata? No kto ma jakieś inne imię w głowie? Kto ma jakąś inną propozycję? Kto zadzwoni do mnie i zawalczy o te 300 zł? Jeżeli podacie mi to imię i to będzie imię z koperty, wygrywacie natychmiast 300 zł. Ale jest tylko jedna chwilka jeszcze do końca. Proszę, zbierzcie się w sobie. Zmobilizujcie się. Jeżeli znacie jakieś imię z trzema literami A nie usłyszałam tego imienia do tej pory, to musicie do mnie zadzwonić. Właśnie teraz, właśnie w tym momencie. Za chwilę kończymy zagadkę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Słucham panią. Jakie ma pani propozycje? Stanisława. Stanisława. Nie pomyślałam o Stasi. Stanisława, oczywiście, że to jest dobra propozycja. Zapisuję. Mamy trzy litery A. A, no i zero. Dobra, co teraz? Co robimy? Aha, słuchajcie. Możemy zrobić tak, że dorzucimy małego bonusa w wysokości 300 zł. Czyli w sumie będzie do wygrania 600 zł. No i to jest, kochani, myślę, że to już jest nasza ostateczna, nie wiem, propozycja. Mamy, dobrze. Słuchajcie, 600 zł. Jeżeli macie imię z trzema literami A i ja tego imienia jeszcze nie usłyszałam do tej pory, to musicie dzwonić do mnie w tym momencie. Macie 2 minuty 50 sekund. Uwaga, ja mówię czas start i bardzo proszę, dzwonicie do mnie w tym momencie. Jeżeli podacie mi na antenie imię, okaże się, że jest to imię z koperty, wygrywacie gwarantowane 300 zł. Jeżeli w 30 sekund dodatkowych odpowiecie mi na 5 pytań, które mam dla was przygotowane, wygrywacie pełną kwotę 600 zł. Ale macie 2,5 minuty. Kochani, zbierajcie się. Zbierajcie się szybciutko. W tym momencie możecie zawalczyć nawet o 600 zł. To już nie jest walka o 300, to już jest walka o 600 zł, moi drodzy. Tyle możecie wygrać, ale jeśli macie imię z trzema literami A, którego do tej pory nie usłyszałam, to po prostu musicie do mnie teraz zadzwonić. Bo to jest wasz moment na to, aby wygrać. To jest wasza szansa, wasza chwila. Dobrze, ja wam powiem, słuchajcie, żeby was naprowadzić, żeby się żaden Anastazy nie pojawił, szukamy imienia żeńskiego. Żeńskiego imienia szukamy. Także jeśli myśleliście o męskim imieniu, no to już nie, zmieńcie je. Szukamy żeńskiego imienia. Kobieta nosi takie imię. Jakie to jest imię? Trzy litery A. Żeńskie imię. No. Półtorej minuty i możecie wygrać nawet 600 zł. Ale musicie podać mi imię, które będzie żeńskim imieniem, ma w sobie trzy litery A i okaże się, że imieniem z koperty. Komu to się uda? No. 600 zł, kochani, o tyle możecie teraz zagrać. Ale macie minutę 10 tylko. 704, 304, 304. Kto zna żeńskie imię z trzema literami A, którego do tej pory nie usłyszałam, dzwoni do mnie w tym momencie. Dzwoni do mnie w tej chwili. Taka osoba może wygrać nawet 600 zł w tym momencie. Ale zostało tylko 50 sekund. 704, 304, 304. Szybciutko, kochani, szybciutko. No.
Niecałe pół minuty, moi drodzy, zbieramy się szybko. Telefony do rąk i dzwonimy. 704 304 304. Nawet 600 zł może być twoje, ale musisz do mnie zadzwonić właśnie teraz. Musisz do mnie zadzwonić w tym momencie, ponieważ to jest twoja szansa na wygranie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... Słucham. Komu przyszło do głowy imię z trzema literami A? No? Kto ma propozycję? Słuchajcie, ja się nie spodziewałam, że ta zagadka tyle czasu z nami będzie, naprawdę. Tyle propozycji już usłyszałam, no co mi jeszcze zostało, no. No owszem, o Stanisławie nie pomyślałam, no Stanisława, tak. Ale kolejne imię to już jest na pewno to. Żeńskie imię z trzema literami A. Jak ono brzmi? Imię, które może być warte nawet 600 zł. No. 704, 304, 304. Ja czekam. No. Co się dzieje, kochani? Nie masz żadnego pomysłu? Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Halo. Dzień dobry, witam. Proszę, jaką ma pan propozycję imienia z trzema literami A? Tatiana. Tatiana. No ma trzy literki A faktycznie, ale to nie jest Tatiana. Dobrze, moi drodzy, dostałam właśnie informację, że dorzucamy 200 zł do bonusa. Czyli w sumie 800 zł do wygrania, proszę bardzo. 800 zł do wygrania, tyle możecie wygrać. Mhm. Ale ja potrzebuję jednej osoby, która wpadła na pomysł, jakie imię jest w kopercie. Żeńskie imię, kochani, widzicie to? Żeńskiego imienia szukamy. No. Jakie to może być imię, kochani? Siedemset cztery, 304, 304. Poszukujemy imienia z trzema literami A. Żeńskiego imienia. Takiego, które schowaliśmy w kopercie. Moi drodzy, możecie wygrać nawet 800 zł, ale musicie podać mi imię inne niż Katarzyna, Adelaida, Anastazy, Balladyna, Aleksandra, Anabelia, Tamara, Agata, Samanta, Adrianna, Marzanna, Stanisława, Tatiana, Barbara, Władysława, Marianna, Magdalena i Małgorzata. Moi drodzy, szybciutko. Kochani, zbliża się piąta. Skończmy tę zagadkę do piątej. Bardzo was proszę. Skończmy tę zagadkę do piątej. Do wygrania nawet 800 zł. Ale musicie podać mi żeńskie imię. Żeńskie imię z trzema literami A. Imię,
które jest imieniem z koperty. No! Jakie to może być imię, kochani? Szybciutko, szybciutko! Zastanawiamy się! 704, 304, 304, jakie imię może być w kopercie? Jakie to może być imię? Kto ma jakiś pomysł? No! Jeżeli masz pomysł, to dzwoń! Dzwoń, przecież prawdopodobnie to jest imię warte nawet 800 zł. Ale musisz do mnie zadzwonić. Musisz podać mi to imię tutaj, w studio. No, żeńskie imię. Kto ma jakiś pomysł? Kto ma pomysł na żeńskie imię z trzema literami A? No. Żeńskie imię musi mieć w sobie trzy litery A. I to imię może być warte nawet 800 zł. 704, 304, 304. Znasz jeszcze jakieś imię? Masz jakiś pomysł? No. Kto do mnie zadzwoni? Kto mi poda propozycję swojego imienia z trzema literami A? Kto okaże się moim zwycięzcą dzisiejszym? No. Dlaczego nie miałbyś to być ty? Jeżeli znasz imię z trzema literami A i nie usłyszałam jeszcze tego imienia, to musisz do mnie zadzwonić teraz. Zobacz, zbliża się godzina piąta. O piątej chcemy zakończyć zagadkę. Musisz dzwonić do mnie teraz, w tym momencie, właśnie teraz. Jeśli znasz imię z trzema literami A, którego jeszcze nie usłyszałam dzisiaj. Nie usłyszałam imienia z koperty. Jeszcze nikt nie wygrał. A ty możesz wygrać nawet 800 zł. No. Dwie minuty zostały. Półtorej minuty, kochani. 704, 304, 304. Jeżeli znasz żeńskie imię z trzema literami A, inne niż Katarzyna, Adelaida, Balladyna, Anabelia, Agata, Adrianna, Barbara, Władysława, Marianna, Magdalena, Małgorzata, Tatiana, Stanisława, Marzanna, Samanta, Tamara, czy też Aleksandra, dzwoń. W tym właśnie momencie masz minutę, żeby dodzwonić się do mnie. Masz minutę, żeby zawalczyć o 800 zł, a musisz podać mi tylko to jedno imię. No. Kto zna jeszcze jakieś imię z trzema literami A? Kto mi je poda? Kto zawalczy o te 800 zł? Kochani, 40 sekund tylko. Żeńskie imię. Żeńskie. Damskie, dziewczęce, no. Trzy litery A. Tu w kopercie mam żeńskie imię. Ale w tym imieniu znajdziemy trzy litery A. Znasz jakieś imię, które właśnie jest żeńskim imieniem i ma w sobie trzy litery A?
Masz 15 sekund, żeby do mnie zadzwonić. 704-304-304. Dzwoń do mnie w tym momencie. 5, 4, 3, 2, 1. Czekam. No. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Może Waleriana? Waleriana. Nie. Tu nie chodzi o imię Waleriana. Ja zapisuję oczywiście, że tak. No dobrze, no ja wiem, że musimy coś zrobić, ale co? Masz jakiś pomysł? Damy pierwszą literę? No dobra. Proszę, pierwsza litera to litera A. Kochani, pierwsza litera tego imienia, żeńskiego imienia, to A. I kochani, zrobimy jeszcze jedną rzecz, dobijemy do 1000. Do równego rachunku już dobijamy. 1000 złotych, jeśli chcecie, ja wam pokażę, jak taki 1000 wygląda. Gdyby był ktoś taki, kto nie wie, jak wygląda 1000 złotych, a mogą być takie osoby z nami, tylko w tym momencie musicie zadzwonić do mnie, w tym momencie, moi drodzy. W tym momencie, jeżeli przyszło ci do głowy jakieś imię z 3 literami A, żeńskie imię, zaczynające się imieniem, no to imię zaczyna się na A. Kochani, jak ja już usłyszałam imiona zaczynające się na A? Uwaga, usłyszałam tak: Adelaida, Anabelia, Agata, Adrianna, Aleksandra. I to wszystko. Usłyszałam 5 imion na A z 3 literami A. No, jakie jeszcze jest imię w kopercie? Jakie jest jeszcze imię z 3 literami A? Słuchajcie, z tego wszystkiego za mało pieniędzy wzięłam, moi drodzy, no widzicie? 1000 miał być przecież. Dobrze, moi drodzy, proszę, to są pieniądze dla was. To są pieniądze do zgarnięcia przez kogoś z was. Ale ja muszę usłyszeć w tym momencie żeńskie imię zaczynające się na A i mające w sobie jeszcze tam dalej dodatkowe 2 literki A. W sumie 3 litery A w jednym imieniu, ale kochani, walczymy w tym momencie o 1000 złotych. 1000 złotych to już nie jest bagatelna kwota, to jest, proszę bardzo, naprawdę spora suma, 704-304-304, ale kochani, zobaczcie, imię na A, żeńskie. W sumie muszą być 3 litery A w tym imieniu. Na razie usłyszałam Adelaida, Aleksandra, Anabelia, Agata i Adrianna. Czy znacie jeszcze jakieś imię z 3 literami A i zaczynające się na A? Jeśli to jest imię żeńskie, dzwońcie do mnie w tym momencie. W tej chwili. To jest czas na twoją wygraną. To jest twoja szansa na to, żeby zawalczyć nawet o 1000 złotych. 1000 złotych może być twoje, ale
musisz zadzwonić, musisz podać mi swoją propozycję, musisz zawalczyć o te pieniądze. Na literę A i w sumie 3 litery A, żeńskie imię. No, kto zna takie imię? Kto ma jakąś propozycję? No, jeżeli to jest żeńskie imię, no to gdzie może być ta druga literka A? No pomyślcie. No. Mhm. No to wam zostaje tylko jedna. No musicie znaleźć miejsce tylko dla jednej literki A. No i te pozostałe litery w środku, ale zobaczcie. Zaczynamy literą A. To jest żeńskie imię, więc już wiecie, gdzie ta druga litera A jest. No. Dobrze, kochani, dajemy 10 chwil i muszę w ciągu tych 10 chwil muszę usłyszeć odpowiedź. Proszę bardzo, 10 chwil, kochani, 1000 zł do zgarnięcia i ja muszę usłyszeć to żeńskie imię na A i mające w sobie łącznie 3 literki A. No. Na A imiona, jakie usłyszałam. To było Aleksandra, Adelaida, Anabelia, moi drodzy, 9 chwil, Agata i Adrianna. Takie imiona usłyszałam. Jeśli znasz żeńskie imię na literę A, to to imię może być warte 1000 zł, nawet 1000 zł. No? Chcesz wygrać te pieniądze, to proszę bardzo, ale musisz spróbować. No, kochani, na literę A. Zobaczcie. Na literę A. Proszę. Litera A z przodu. A co dalej? Co mamy dalej? Gdzie znajdują się pozostałe 2 litery A? No, gdzie one są? I jak brzmi to imię? 8 chwil, kochani. To już nie jest zabawa, kochani. Walczymy o 1000 zł i mamy tylko 7 chwil. No, 1000 zł. 1000 zł. Imię z 3 literami A, zaczynające się literą A. Pierwsza litera A. Żeńskie imię, więc wiecie, gdzie jest ta druga. Myślcie, jakie imię może być żeńskim imieniem? Mamy propozycję. Dzień dobry, witam serdecznie. Akacja. Akacja? Piękne imię. Nie, nie słoneczko, nie akacja. Akacja to mi się bardziej... Akacja to mi się z krzewem kojarzy. Z drzewem, właściwie co to drzewo jest. Ale jest, ja wiem, że jest takie imię, oczywiście, że tak. No nie, 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 nie akacja. 6 chwilek, proszę bardzo. Ale dobrze, kombinujecie, bardzo fajnie. Szybciutko myślimy, jakie imię może być na literę A, mające w sobie wszystkie, w sumie w sobie łącznie 3 litery A. Żeńskie imię. No, moi drodzy, szybciutko myślimy, macie 6 chwil i możecie wygrać nawet 1000 zł. No. Słuchajcie, ja wam przypomnę, co padło. Co usłyszałam? Adelaida, Anabelia, Agata, Adrianna, Aleksandra i Akacja. Takie imiona usłyszałam, kochani. Ale jeszcze jedno imię. Jedno jeszcze jest imię na literę A. Jakie to jest imię? Żeńskie imię. Moi drodzy, zbierajcie się szybciutko. 704, 304, 304. 5 chwil. 5 chwil. Ja muszę usłyszeć to imię. Jakie to jest imię, kochani? Szybciutko. Kto ma ochotę na 1000 zł? Kto ma ochotę zawalczyć nawet o 1000 zł? No. Na pewno każdemu z was przydadzą się te pieniądze, jestem przekonana. I możecie zawalczyć o nie, możecie spróbować je wygrać. Ale przede wszystkim pomyślcie, jakie znacie żeńskie imię zaczynające się literą A
i łącznie mające w sobie 3 litery A. 5 chwil macie, ale musicie już do mnie dzwonić, już w tym momencie. 704-304-304. Jaką macie propozycję imienia? Co możecie mi zaproponować? No, jakie imię na literę A, żeńskie, ma w sobie w sumie 3 litery A? Do tej pory usłyszałam Adelaida, Anabelia, Agata, Adrianna, Aleksandra i Akacja. Kochani, jakie jeszcze imię? Jakie jest imię, które ma 3 litery A w sobie, w tym jedna jest na początku? To imię zaczyna się literą A. Kochani, to jest żeńskie imię, więc wiecie, gdzie znajduje się ta druga litera A, prawda? Wiecie to. No, jakie imię? Jakiego imienia jeszcze nie usłyszałam? 4 chwile, kochani. 1000 złotych, możecie tyle wygrać. Nawet 1000 złotych, ale spróbujcie, proszę was. Proszę, pomyślcie. Czy znacie imię na literę A, łącznie z 3 literami A, żeńskie imię? Kochani, imię żeńskie na literę A, 4 chwile macie, ale jeżeli zdążycie, to możecie wygrać nawet 1000 zł. 704-304-304. Moi drodzy, zobaczcie, tyle imion padło, a tylko 6 na literę A. Czyli co? Czyli znaczy to, że jest niewiele tych imion. 3 chwile macie, pomyślcie, czy znacie jeszcze jakieś imię na literę A. Czy możecie podać mi jakieś inne żeńskie imię na literę A? Takie, które ma w sumie 3 litery A w sobie. Kochani, 1000 złotych, o tyle możecie zagrać. O 1000 złotych, nawet tyle może być wasze. 3 chwile macie, proszę, sprężcie się, zbierzcie się w sobie teraz. Pomyślcie, popytajcie, zastanówcie się. 704-304-304. Jakiego imienia nie usłyszałam? Słuchajcie, teraz już nie ma czasu na wertowanie kalendarza z imionami. Nie, już teraz nie sprawdzajcie wszystkich imienin. Nie sprawdzajcie, bo nie znajdziecie teraz. Teraz już musicie do mnie dzwonić. Nie sprawdzajcie w encyklopedii imion. Teraz nie, już nie ma na to czasu. Zanim przeliczycie te wszystkie litery A, nie. Za późno. Teraz już musicie do mnie dzwonić. 704-304-304. Jakie żeńskie imię na literę A ma w sobie jeszcze dodatkowo 2 litery A? W sumie muszą być 3 litery A. Ale macie 3 chwile tylko na to. 2! Moi drodzy, 2 chwile tylko. Czy wy widzicie, co tu się dzieje? 2 chwile tylko macie. Ale cały czas możecie zawalczyć o 1000 zł. Nawet tyle możecie wygrać, jeżeli tylko skoncentrujecie się chwilkę. Jeżeli znacie takie imię, jeżeli mi je podacie, to możecie zawalczyć o 1000 zł, ale musicie dzwonić do mnie w tym momencie. Teraz jest ten moment, kiedy ja muszę usłyszeć telefon od ciebie. Właśnie teraz musisz wziąć telefon i wybrać mój numer 704-304-304 i musisz podać mi imię żeńskie na A, mające w sumie w sobie 3 literki A. 3 litery A w jednym imieniu. Pierwsza A jest na początku, to imię zaczyna się literą A. To jest żeńskie imię. Jakie imię może być w kopercie? No, szybciutko! Szybciutko! Nawet 1000 zł, ale jedna chwila została. No, szybciutko, szybciutko, zbieramy się. Już nie ma czasu na szukanie, teraz już tylko dzwonimy. Tylko dzwonimy, kochani. Pomyśl, ile może być tych imion na literę A w sumie z 3 literami A, żeńskich imion. No moi drodzy, no przecież ja już właściwie wszystkie te imiona usłyszałam, zostało tylko to jedno imię. Tak, to jest właśnie to imię. To jest to imię, o którym pomyślałeś, tylko zadzwoń do mnie teraz i podaj je. 704-304-304, ostatnia chwila, żeby zawalczyć nawet do 1000 zł. Jakie imię schowaliśmy w kopercie? Jakie imię może być warte 1000 zł? No, szybciutko, zbieramy się szybko. Kochani, ja muszę usłyszeć to imię. No nie ma innej możliwości. Zero.
czekam. Kochani, no trochę się ta zagadka przeciągnęła, tak? Ale ja potrzebuję teraz jednej zdecydowanej osoby. Kto zna imię żeńskie z trzema literami A? Na literę A, żeńskie imię z trzema literami A. Jedna osoba. Potrzebuje jednej osoby. Kto zna takie imię? No. 704, 304, 304. Dzień dobry, witam serdecznie, słucham. Dzień dobry, może Arabella? Arabella, nie. Nie. No ja zapiszę, ale nie. Słuchajcie, byłam przekonana, że teraz będzie odpowiedź z koperty, no. Dobra, słuchajcie, robimy w ten sposób. Ponieważ ja szanuję waszą pracę, wiem, że nakombinowaliście się, żeby podać te imiona. Jeżeli jakimś cudem, w ogóle nie wiem jakim, ktoś poda mi imię inne niż z koperty, ale oczywiście imię na A, żeńskie imię, z trzema literami A w sumie, to ja takiej osobie dam 50 zł. Żeby już się nie powtórzyła sytuacja taka jak z Arabellą. Kochani, 50 zł. 50. Dla każdego. A za imię z koperty nie damy 1000 zł, nie. Damy 2000. 2000, kochani. 50 zł za każdą nową propozycję. Nie wiem, co wy byście musieli wykombinować, żeby podać mi jeszcze inną propozycję niż z koperty. Ale już teraz nie ma przegranych. Jeżeli macie jakąkolwiek propozycję i to będzie propozycja imienia żeńskiego na literę A, z trzema literami A. Nie będzie to Adelaida, Anabelia, Agata, Adrianna, Aleksandra, Akacja, ani Arabella i nie będzie to imię z koperty, ja zapłacę takiej osobie, która coś takiego wymyśli, 50 zł. Ale jeżeli traficie w imię z koperty, to możecie wygrać nawet 2000 zł. Myślę, że reguły są jasne. Nie mamy od tej chwili przegranych. Każdy, kto do mnie zadzwoni i poda nową propozycję imienia na literę A, żeńskiego imienia z trzema literami A, wygra przynajmniej 50 zł. Ale jeśli trafi w imię z koperty, to zawalczy nawet o 2000 zł. A? No, moi drodzy. Ja byłam gotowa, żeby już wręczyć pieniądze tej osobie, która tutaj dzwoniła. Ale no, Arabella to nie jest imię z koperty, no. Przecież gdyby to była Arabella, to ja bym naprowadziła już przy Anabeli. To zobaczcie, jakie są bliskie imiona. A ja mówiłam cały czas, że Anabelia nie. Że to nie w tędy droga, no. No, kochani, dobrze, w takim razie, jeżeli macie jakiś nowy pomysł, sprawdźcie go. W tym momencie, zobaczcie, za samo to, że sprawdzicie ten pomysł, ja wam daję 50 zł, nawet jeżeli nie traficie w imię z koperty. Kto chętny? Przypomnę wam, jakie imiona już były i za jakie imiona nie zapłacę nawet tych 50 zł. O, tych tutaj. Nie zapłacę, jeżeli usłyszę Adelaida, Anabelia, Agata, Adrianna, Aleksandra, Akacja i Arabella. Jeśli usłyszę ponownie te imiona,
niestety nie będę mogła zapłacić, ponieważ te imiona wcześniej już usłyszałam. Natomiast jeśli macie jakiś nowy pomysł na imię z trzema literami A, zaczynające się literą A i będące imieniem żeńskim, to dzwońcie. Dostaniecie w najgorszym wypadku 50 zł. No świetny najgorszy wypadek, prawda? Za błędną odpowiedź dostać pieniądze. Tak, kochani, takie rzeczy dzieją się u nas. Takie rzeczy się dzieją. Za poprawną odpowiedź możecie dostać nawet 2000 zł. A za błędną 50. Tak właśnie jest. Tak zdecydował reżyser, tak mamy. I proszę bardzo, czekam na propozycję. Jeśli uda wam się wymyślić jakieś inne imię niż z koperty, i tak zapłacę. Kto chętny? Kto sprawdzi imię, które wymyślił? Kto sprawdzi, czy to imię jest warte 50 zł? Czy może to imię jest warte tego, żeby zawalczyć nawet o 2000 zł? No? Taką mamy propozycję dla was teraz. No. W sumie możecie podziękować pani, która podała propozycję Arabella, ponieważ ja byłam przekonana, że przy tym telefonie ja już usłyszę imię z koperty. Ale ponieważ tak się nie stało, to taka nagroda za waszą kreatywność, kochani. Nagroda za waszą wiedzę. No takie imiona piękne znaleźliście. No coś niebywałego. 50 zł nawet za błędną odpowiedź. Ale musi to być nowa propozycja. To nie może być imię Adelaida, Anabelia, Agata, Adrianna, Aleksandra, Akacja, czy też Arabella. Nowa propozycja, nowy pomysł żeńskiego imienia na A z trzema literami A w środku. W sumie, w środku. Pierwsza jest A, więc dalej jeszcze tylko dwie literki A. No kochani, 50 zł płacę za nową propozycję. Kto ma nowy pomysł? Kto chce sprawdzić, czy imię, które wymyślił, czy imię, które wpadło mu do głowy, jest warte 50 zł? Czy może jest warte walki o 2000 zł? No? Jedna osoba. Bo nie wydaje mi się, żeby więcej miało takie pomysły. Nie wydaje mi się, żeby więcej... No dobra, może dwie, trzy maksymalnie mają jakieś nowe propozycje. Ale to prawdopodobnie każda z tych osób będzie miała tę samą propozycję. Te. Właśnie te. Tak jest. Te z koperty. O? To jak będzie? Ma ktoś jakieś inne imię, aniżeli Adelaida, Anabelia, Agata, Adrianna, Aleksandra, Akacja czy Arabella? Ma ktoś jakiś inny pomysł? No. Słucham, kochani, słucham. Ja czekam na telefony od was i słucham waszych propozycji, moi drodzy. 704, 304, 304. No zobaczcie, w tym momencie już nie ma złych odpowiedzi. Mogą być tylko odpowiedzi warte 50 zł lub może nawet 2000. No nie przychodzi wam do głowy już żadne imię na A? W sumie z trzema literami A? Nic wam nie przychodzi do głowy? Nikt nie ma żadnej propozycji? No moi drodzy, nie ma w tym momencie złej propozycji. Jeśli tylko jest to nowa propozycja, jeśli jest to żeńskie imię z trzema literami A i zaczynające się na A, to w najgorszym wypadku dostaniesz 50 zł, jeżeli nie trafisz w imię z koperty. Jeżeli jakimś cudem nie trafisz w imię z koperty, to zdobywasz 50 zł, jeżeli jest to nowa propozycja. No przecież teraz to już musisz sprawdzić, czy to twoje imię to jest to z koperty. 704 304 304. Tylko dzwoniąc pod ten numer, dodzwaniając się do mnie i podając mi tutaj w studio nową propozycję, wychodzisz z wygraną. Nieważne, czy trafisz w imię z koperty, czy nie. Ale musisz do mnie zadzwonić, musisz trafić na otwartą linię i musisz udzielić mi odpowiedzi. Musisz to zrobić. Nie ma innej drogi.
Nie ma innej metody. Ja muszę usłyszeć Ciebie w studio. Muszę usłyszeć Twoją propozycję imienia żeńskiego na A z trzema literami A. Masz pomysł? Masz nową propozycję? Wygrasz albo może nawet 2000, albo 50 zł. No? Kto ma jakiś pomysł? Kto ma jakieś imię, którego do tej pory nie usłyszałam? No? Ja czekam. Czekam tutaj na gracza. Ja tu nie czekam dla czekania. Ja tu czekam, żeby wręczyć komuś pieniądze. Ja tu czekam, żeby ktoś wygrał. No. Szybciutko. Zobaczcie, za poprawną odpowiedź, za trafienie w imię z koperty możecie wygrać nawet 2000 zł. 2000. Jakiego imienia jeszcze nie usłyszałam? O jakim imieniu zapomnieliście, kochani? O jakim imieniu zapomnieliście? Jakiego imienia nie usłyszałam? Na razie usłyszałam Adelaida, Aleksandra, Anabelia, Agata, Adrianna, Akacja i Arabella. Jakie jest jeszcze imię? Jakie imię jest w kopercie, kochani? O jakim imieniu zapomnieliście? No? Nawet 2000 zł do wygrania. A nawet jak nie traficie w imię z koperty, to dostajecie 50 zł. Kochani, 704, 304, 304. Kto chce wygrać te pieniądze? Kto ma jakąś propozycję? Kto zna żeńskie imię na A w sumie z trzema literami A? Inne niż Adelaida, Anabelia, Aleksandra, Agata, Adrianna, Akacja i Arabella. Kto zna jeszcze jakieś imię na A, które ma w sobie łącznie trzy litery A? Żeńskie imię. Moi drodzy, no, ktoś musi znać to imię. Ktoś musi mi je podać. Kto je zna? Dzwonimy, moi drodzy. 704, 304, 304. No? Słucham, witam serdecznie. Ja również witam. Może Arkadia? Arkadia? Nie, Arkadia. Jeszcze inne. No dobrze, to jest nowy pomysł. Oczywiście wygrywa pani 50 zł. Gratuluję pani. No kochani, no to jest dopiero. Arkadia, no ja zapisuję oczywiście Arkadię. Żeby się nie powtórzyło. Ale moi drodzy, skoro to nie jest Arkadia,
Nie jest to Arabella. Nie jest to Akacja. Nie jest to Aleksandra, Adelaida, Anabelia, Agata, ani Adrianna. To co? Teraz to już na pewno zostało tylko jedno imię. No? Kto do mnie dzwoni? Mogę zdejmować kopertę? No? Kochani, jakie tu jest imię? Jakie tu jest imię? Dobrze, słuchajcie, to może... Jeszcze 1000 złotych dorzucamy. Dorzucamy jeszcze 1000 złotych, proszę bardzo, 3000 możecie wygrać. Ale teraz już nie ma innej opcji. Teraz ja już muszę usłyszeć to imię, to. Jakie to jest imię? Jakiego imienia jeszcze nie usłyszałam? Jakie tu jest imię? Przecież wy już podaliście mi wszystkie możliwe imiona na A, z 3 literami A, żeńskie imiona, wszystkie! Oprócz tego. Jakie tu jest imię? Jakie? No? Słuchajcie, to imię jest warte nawet 3000 zł. Właśnie tyle. Nawet 3000 zł. Jakie tu jest imię? Co tu jest w środku? Imię na A. W sumie to imię ma w sobie 3 litery A. No komu przyszło do głowy to imię? Żeńskie imię na A. Łącznie ma w sobie 3 litery A. No jakie to jest imię? Kochani, nie jest to Adelaida. Nie jest to Aleksandra. Nie jest to Anabelia, Agata. Nie jest to Adrianna, nie jest to Akacja, Arabella, ani Arkadia. Jakie tu jest imię? Co tu jest? No, jakie tu jest imię? To imię może dać ci nawet 3000 zł. Jeśli tylko powiesz je tutaj u mnie. No, jakie tu jest imię? Jakie? Co my tu mamy? No przecież jest jeszcze jedno imię. Ono jest tu w kopercie. I tylko dlatego wiem, że jest jeszcze jedno imię, że mam je tu w kopercie. Tylko dlatego to wiem. I jestem pewna, że jest jeszcze jedno imię. Jestem przekonana. Bo ono jest tu w kopercie. Jest. I ja je wam pokażę. Ale chcę dać wam szansę. Chcę, żebyście zawalczyli o te 3000 zł. Chcę, żebyście spróbowali wygrać te 3000 zł. Jeżeli pokażę wam imię z koperty, to stracicie szansę na wygranie 3000 zł. A nie chcę tego. I myślę, że wy też tego nie chcecie. Nie po to daję wam możliwość wygrania 3000 zł, żeby potem wam zabierać te pieniądze. Nie. Ja chcę usłyszeć to imię od was. Od jednej osoby. Jedna osoba jest mi potrzebna. Jedna sprytna osoba. Kto nią będzie? No?
jedna osoba. Jedna. Kończmy tę zagadkę, błagam was. Kończmy już. Pozwólcie mi potwierdzić, że imię, które usłyszałam, to jest imię z koperty. Pozwólcie mi wręczyć wygraną i dajcie mi grać dalej. No, dajcie mi grać coś innego. Kochani, jakie tu jest imię? Koniec zagadki. Koniec zagadki. Już dosyć, już koniec z tą zagadką. Ale ja chcę usłyszeć od was odpowiedź. Chcę usłyszeć to imię. Kto mi je poda? Kto mi poda to imię, które tu jest schowane? No. Siedemset cztery, 304, 304. Kto poda mi imię z koperty? No, słucham. Kochani, nie mamy czasu, proszę was. Jedna osoba. Jedna osoba, która zna imię na A. Imię z trzema literami A w sumie. Żeńskie imię. No. Potrzebuję jednej sprytnej osoby. Jednej. Ja nie chcę tu tłumów, nie potrzebuję. Ja nie mogę tłumom zapłacić. Ja mogę zapłacić jednej osobie. Tej jednej, jedynej osobie, która zna imię z trzema literami A. Żeńskie imię, gdzie to imię zaczyna się literą A. I nie jest to imię Adelaida, Aleksandra, Anabelia, Agata, Adrianna, Akacja i Arabella oraz Arkadia. Jeśli to nie są te imiona, jeśli to nie te imiona schowaliśmy do koperty, to jakie to jest imię? Jak brzmi to jedno imię? No. Jedno imię. Jedno jedyne. To jedno, które nam zostało. Znacie je? Jedno imię, kochani. Jedno imię. Kto mi je poda? To jedno imię z koperty. Jak ono brzmi? No, nikt nie wpadł na pomysł tego imienia. No kochani, co jest?
kochani, no. Nikt nie wie. Tylko tyle znacie. Adelaida, Anabelia, Agata, Adrianna, Aleksandra, Akacja, Arabella, Arkadia. Nie macie żadnego więcej pomysłu? Nic? Zobaczcie, macie już możliwość wygrania nawet 3000 zł. To jest taka kwota, przy której zdecydowanie warto zastanowić się, pomyśleć, skoncentrować. Przecież nie walczymy tu o 30 zł, tak? Walczymy o 3000, nawet tyle możecie wygrać, więc pomyślcie chwilę. No przecież musi się znaleźć chociaż jedna osoba. Ja potrzebuję tylko jednej osoby, kochani, jednej osoby, która zadzwoni do mnie i poda mi to imię. A tutaj mam żeńskie imię z trzema literami A, gdzie pierwszą literą jest A. Wiecie już, gdzie szukać. Wiecie, że szukacie wśród damskich imion na A. Teraz sprawdźcie, czy imiona, które znacie, nie mają w sobie jeszcze dwóch A, oprócz tego jednego pierwszego. I sprawdźcie, czy ja już wcześniej nie usłyszałam tego imienia, bo jeżeli tak było, to znaczy, że to nie jest imię z koperty. Ale jeżeli znajdziecie takie imię, które zaczyna się literą A i ma dalej w sobie jeszcze dwie litery A, i ja jeszcze nie usłyszałam tego imienia, czyli nie jest to imię Adelaida, Anabelia, Agata, Adrianna, Aleksandra, Akacja, Arabella czy też Arkadia, to już chyba wiesz co, prawda? To już musi być to imię. No, musi być to imię. Podaliście mi już wszystkie imiona oprócz tego. Jak brzmi to imię? Kochani! Dobra, słuchajcie. To imię ma zarówno wersję męską i żeńską. Jest męska wersja tego imienia i jest żeńska. Tak jak tutaj macie, zobaczcie, Stanisława i Stanisław. Tak, Władysława, Władysław, Aleksandra, Aleksander. Tak, mamy żeńskie i męskie wersje imion. Tu w kopercie jest żeńska wersja imienia, które ma swój odpowiednik męski. Jest na A i ma w sobie trzy litery A. W sumie, razem z tą pierwszą. Dobra, słuchajcie, pokażemy wam, z ilu literek składa się to imię. Może to wam podpowie, gdzie szukać, jak szukać. Bardzo proszę o informację, z ilu liter składa się to imię. Zobaczcie, to jest takie imię. Zobaczcie, mamy pierwszą A, i brakuje nam tylko czterech liter. Wiecie dobrze, że dwa pola uzupełniamy literami A. To jest żeńskie imię, więc automatycznie wiecie, gdzie pokazać, gdzie włożyć to drugie A. Moi drodzy, macie 2 minuty, tak? Dla tych dwóch literek A, które nam zostały, dorzucimy jeszcze 1000 zł, żeby były 4000 w sumie. I już musicie podać mi teraz odpowiedź. Proszę bardzo, czas start. I zastanawiamy się, jakie imię jest w tej kopercie. Zaczyna się na A, jest żeńskim imieniem. Jest na 5 liter, z czego 2 nieodkryte, to jest A. To są literki A. Kochani, no już wiadomo, że to jest ostatnia litera A, prawda? To jest żeńskie imię, więc no musi być automatycznie to ostatnie A. Dobrze, pokażmy, żebyście już się nie zastanawiali. No, gdzie jest ta ostatnia litera A? No,
I jakie są pozostałe dwie litery? Kochani, z tych trzech pól, które wam zostały, w jednym miejscu jest a w dwóch są inne litery. Jakie to jest imię? Kto skojarzył? Kto wpadł na ten pomysł? Macie minutę i musicie podać mi to imię. Ale macie, zobaczcie, w tym momencie macie 4000 zł nawet do wygrania. Nawet 4000, kochani. Tyle pieniędzy możecie wygrać. No, 704, 304, 304, moi drodzy, 40 sekund wam zostało. Jak brzmi imię, którego szukamy? Jak brzmi imię z koperty? Jest na A, jest żeńskim imieniem, więc na końcu mamy również A. Musicie znaleźć dwie litery tylko, ponieważ wiadomo, że mamy jeszcze jedno A w tym imieniu. Miały być trzy litery A. Zostały nam trzy pola tylko wolne. Więc jedno A gdzie jest? Jakie są pozostałe litery? Macie 15 sekund, kochani, i musicie do mnie już dzwonić. 704, 304, 304. Jest męski odpowiednik tego imienia. Jest męski odpowiednik tego imienia. To jest żeńska wersja imienia. Jest również męska wersja. Tak jak jest Stanisława i Stanisław, Władysław i Władysława, Aleksander i Aleksandra. To imię ma również dwie formy, żeńską i męską. My szukamy tej żeńskiej. Jak ona brzmi? Jak brzmi to imię? No? Kto mi powie? Słucham, teraz, już. Nawet 4000 zł do wygrania. Kto skojarzył to imię? Pierwsza A. Ostatnia A. W środku tylko trzy miejsca. Jedno z tych miejsc to również A. Kto powie mi to imię? Co ja mam tu w środku?
żeńskie imię, imienia, które ma również męską wersję. Ja już nic więcej nie mogę powiedzieć. Wy już musicie wpaść na to sami. Pięcioliterowe imię. Wśród tych pięciu liter, trzy litery to A. Pierwsza i ostatnia to A. Jakie są środkowe litery? Kto zna odpowiedź, kochani? 704, 304, 304. Kto powie mi, o jakie imię nam chodzi? Kto powie mi, jak brzmi imię z koperty? Siedem, zero, cztery, trzy, zero, cztery. 304. Mam nadzieję, że po raz ostatni powtórzyłam Wam mój numer telefonu i że natychmiast teraz, w tym momencie usłyszę poprawną odpowiedź. Że usłyszę mojego gracza i usłyszę poprawną odpowiedź. No, uwaga! Kto? To imię. No, to jest to samo. Tego imienia szukamy. Tego imienia szukamy. W kopercie jest imię pięcioliterowe, gdzie trzy litery to litery A. Pierwsza i ostatnia to litera A. W środku są jeszcze trzy pola. Jakie tam są litery? Słuchajcie, możecie wygrać w tym momencie nawet 4000 zł. Za jedno imię. To jest żeńskie imię, ale to imię ma też męską wersję. Może to Wam pomoże. Żeńskie imię z trzema literami A. Jakie tu jest imię? No, co my tu mamy? Kto mi powie, jakie imię ukryliśmy w kopercie? No, kto skojarzył? 704, 304, 304, 4000 nawet możecie wygrać, ale musicie podać mi to imię. Kto je zna? Kto mi je poda? No?
Kochani, nawet 4000 możecie wygrać, zobaczcie. To mogą być twoje pieniądze, ale musisz podać mi to imię. Musisz podać mi imię z koperty. Zobacz, to imię ma 5 liter, z czego 3 litery to litery A. Dwie litery A masz pokazane, gdzie są. Jakie są w środku jeszcze litery? Jeżeli wiesz, musisz do mnie zadzwonić i podać mi to imię. Musisz mi powiedzieć, jakiego imienia szukamy. Musisz dać sobie szansę na wygranie nawet 4000 zł. Nie możesz stracić tej okazji. To jest twoja szansa na dużą wygraną. To jest twoja szansa na zdobycie dużych pieniędzy. Kochani, no nie, no ta zagadka jest stanowczo za długo z nami. I już takie moje... Dobra, dajemy wam drugą literę i do 18 proszę, żeby zagadka była rozwiązana. No. Al i ostatnia A. Niecałe 2 minuty, kochani. W tym momencie już musicie mi powiedzieć. Musicie podać mi odpowiedź. Żeńska wersja imienia, które ma również męską formę. Męską wersję. Al i A na końcu. No gdzie jest to trzecie A? Gdzie ono się znajduje? Jak brzmi pełne imię? Jak brzmi to imię? Jakiego imienia szukamy? Kto jest w stanie mi to powiedzieć? Potrzebuję jednej osoby, która mi powie, jak brzmi to imię. 704-304-304. Minuta 10 i ja muszę to usłyszeć. Muszę usłyszeć, jak brzmi imię z koperty. No. Jak brzmi to imię? Kochani, ja potrzebuję tylko jednej osoby. Ktoś musiał skojarzyć. Ja nie potrzebuję tutaj nie wiadomo ilu osób. Ja nie potrzebuję całego zastępu. Ja nie potrzebuję całej gromady, całej grupy. Nie. Ja potrzebuję jednej osoby. Jednej sprytnej osoby, która wie, o jakie imię nam chodzi. Jak brzmi imię z koperty. Imię, które zaczyna się literami AL. W środku ma jeszcze gdzieś literę A i na końcu ma literę A. No jak brzmi to imię? To jest żeńskie imię. Ono ma również męską wersję, ale nam chodzi o żeńską. Nam chodzi o żeńską. Imię żeńskie, kochani. Jak ono brzmi? To imię może być warte nawet 4000 zł. Kto wie? Słucham. Kochani, jest 18, ja wiem, ale to jest jeszcze 18. Proszę, spróbujcie jeszcze raz. Wybierzcie numer razem ze mną. 704-304-304. I słucham.
No, to jest ostatnia szansa, kochani. Jak brzmi to imię? Jak brzmi imię z koperty? Kto wie? Ostatnia szansa, moi drodzy, to jest ostatnia szansa. Nikt nie skojarzył. No przecież to musi być teraz, kochani. Ostatnia szansa na wygranie nawet 4000 zł. Przecież wy wiecie, jakie to jest imię. Żeński odpowiednik męskiego imienia. To imię w żeńskiej formie ma 3 litery A. A L to pierwsze litery. Ostatnia to A. No gdzie jest ta trzecia A? No i teraz dodajcie jeszcze tylko tę ostatnią literę brakującą. Ale teraz! To musi wydarzyć się teraz. I kto? Siedemset cztery, 304, 304. Ja muszę usłyszeć odpowiedź teraz. Kto zna odpowiedź? Jedna osoba. Moi drodzy, jedna osoba, która skorzysta z ostatniej szansy. Z ostatniej możliwości na wygranie nawet 4000 zł. Czy jest ze mną choć jedna osoba, która chce wygrać takie pieniądze? Czy jest jedna osoba, która chce zawalczyć o te pieniądze? Jedna osoba, która poda mi to jedno, jedyne imię? Czy jest ktoś taki? Czy jest ktoś taki, kto wpadł w ogóle na pomysł, jakie to jest imię? Przecież wy już to wiecie. Teraz musicie tylko do mnie zadzwonić. Jedna osoba, jeden zwycięzca, ale to musi być jeden gracz, którego usłyszę tutaj u siebie. Czy jest taka jedna osoba ze mną? Czy jest ze mną ktoś?
ktoś, kto udzieli mi odpowiedzi, o jakie imię nam chodzi, jakiego imienia szukamy. Kto mi to powie? Moi drodzy, ostatnia szansa. Ja muszę usłyszeć teraz odpowiedź. Ja muszę usłyszeć teraz gracza, który poda mi prawidłową odpowiedź i który chce wygrać nawet 4000 zł. Ja muszę tę osobę usłyszeć teraz. Kto będzie tym zwycięzcą? Kto jest na tyle sprytny, że zna odpowiedź? Kto wie, o jakie imię mi chodzi? Kto skojarzył? Kto skojarzył, kochani? Wybierz numer, zanim ktoś cię uprzedzi. Wybierz numer, zanim ktoś będzie szybszy niż ty. Jeżeli znasz odpowiedź, musisz do mnie zadzwonić. Nie marnuj swojej szansy na wygraną. Nie marnuj okazji na to, żeby zdobyć nawet 4000 zł. Te pieniądze mogą być twoje, ale musisz zadzwonić do mnie teraz. Właśnie teraz. Bierz telefon i dzwoń. 704-304-304. Musisz zadzwonić do mnie teraz. Jeżeli chcesz wygrać te pieniądze, jeżeli znasz odpowiedź, to jest jedyna metoda, żeby zadzwonić i żeby wygrać. To jest jedyna droga, żeby zawalczyć o te pieniądze. Jeżeli chcesz zdobyć nawet 4000 zł, musisz podać mi to żeńskie imię. Imię z trzema literami A. Zaczynające się literami AL. W sumie to imię ma 5 liter tylko. 3 litery to litery A. Jedna z liter to litera L. Jaka jest ta piąta litera? Gdzie ją trzeba wsadzić? Gdzie ją trzeba umiejscowić? Jak brzmi pełne imię, którego szukamy? 3 litery A. Pierwsza i ostatnia. Druga to L. Jakie litery są te dwie pozostałe? Jakimi są literami? Jak brzmi to imię? Muszę usłyszeć to teraz. 704-304-304. Możesz wygrać nawet 4000 zł, ale musisz zadzwonić teraz. Kochani, bo to nie może tak być dłużej. Mamy 3 chwile. I kończymy. To są te 3 chwile, kiedy musicie do mnie zadzwonić. Jeżeli tylko chcecie wygrać te 4000 zł, to musicie do mnie zadzwonić teraz. Macie 3 chwile i zagadka musi być rozwiązana. Dwie. Dwie chwile jak te dwa puste pola. Kochani, jakich liter, w których miejscu nam brakuje? Jedna z liter do uzupełnienia to A. Jaka jest ta ostatnia? To jest żeńska forma męskiego imienia. No ktoś musi znać to imię. Kto je zna? Ja po prostu nie wierzę, że nie ma przed telewizorem nikogo, kto by nie znał tego imienia. No jest jedna chwila do końca i ta jedna osoba musi do mnie zadzwonić. Ta jedna sprytna osoba, która wie, o jakie imię nam chodzi. Jakie to jest imię? Jakie imię schowaliśmy do koperty? Kto będzie moim zwycięzcą? Ostatnia chwila na to, aby zadzwonić do mnie i podać odpowiedź. Ostatnia chwila, aby spróbować wygrać nawet 4000 zł. 704-304-304. Jak brzmi imię, o które pytamy? Jak brzmi imię z koperty? Ostatnia chwila. Na, już nie wiem, no rzutem na taśmę. Po prostu ostatni moment. Kochani,
Szybko zbieramy się, kto wie, o jakie imię chodzi. Kto jest w stanie zadzwonić do mnie i podać mi tę odpowiedź. Moi drodzy, nie może być tak, że nikt nie zna odpowiedzi. Nie wierzę w to. Na pewno ta jedna osoba jest przed telewizorem, która zna odpowiedź, która wie, jak to imię brzmi. Na pewno ta osoba jest. I teraz ta osoba musi do mnie tylko zadzwonić. Musi trafić na otwartą linię. 704 304 304. Jeżeli do mnie zadzwonisz, jeżeli trafisz na otwartą linię, podasz mi odpowiedź, to możesz wygrać nawet 4000 zł. Przecież chcesz tak, prawda? Chcesz to wygrać. Chcesz, żeby te pieniądze były twoje. I jeżeli znasz odpowiedź, to musisz do mnie zadzwonić i musisz mi tę odpowiedź, to imię podać tutaj na wizji. Musisz to zrobić, jeżeli chcesz wygrać nawet 4000 zł. To jest twoja jedyna szansa, aby tak się stało. Uwaga, zero i... I teraz! Słucham. Kochani, no i musimy kończyć program. No właśnie tak. I co? I zostanę bez rozwiązania teraz, tak? Bo nikt nie zna odpowiedzi. A może nikt nie chce wygrać takich pieniędzy? Dobra, kochani, słuchajcie, nie, nie, to tak nie może być, że zakończy się program, ja nie będę miała zwycięzcy. Nie, 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 po prostu nie może. Rzutem na taśmę. Wybieramy razem numer telefonu. Gotowi? Uwaga. 704 304 304. I słucham, kto zna odpowiedź, kto zna to imię, kto wie, o jakie imię mi chodzi. No. Nie, kochani, nie może tak być, że ja nie wręczę nikomu wygranej. To nie może tak być, że ja nie rozwiążę zagadki. Nie, nie, po prostu nie może tak być. Ja muszę usłyszeć od was odpowiedź. Ja muszę mieć zwycięzcę. Ja muszę mieć kogoś, komu wręczę pieniądze. Trudno, najwyżej nie zdąży się pożegnać. Nieistotne, nieważne. Ale ja chcę usłyszeć odpowiedź. Ja muszę odebrać jeszcze ten jeden, jedyny telefon i usłyszeć głos mojego zwycięzcy i usłyszeć odpowiedź. Musi tak się stać. I to musi stać się teraz, ponieważ ja muszę kończyć program. Ale kochani,
Proszę, w tym momencie bierzecie telefon, wybieracie numer, jeżeli tylko znacie odpowiedź, jeżeli wiecie, o jakie imię mi chodzi. To żeńskie imię, pięcioliterowe, gdzie trzy litery to są litery A. Pierwsza i ostatnia jest A. Kochani, jeżeli wiecie, proszę, w tym momencie bierzecie telefony i dzwonicie. Musicie udzielić mi odpowiedzi. Musicie podać mi odpowiedź. Musicie podać mi imię, o które mi chodzi. Możecie wygrać przecież 4000 zł, nawet tyle pieniędzy może być wasze. Ale musicie do mnie teraz zadzwonić. Mam koniec programu, moi drodzy. W tym momencie już nie ma na co czekać. Naprawdę, w tym momencie to jest ostatnia szansa, ostatnie sekundy na to, żebyście wzięli telefon, żebyście podjęli decyzję, że chcecie zawalczyć, że chcecie wygrać. Musicie podjąć ostateczną decyzję, musicie wykonać ostateczny krok. Musicie zadzwonić do mnie i podać odpowiedź. Nie ma innej możliwości, nie ma innej drogi. Jeżeli chcecie wygrać te pieniądze, musicie do mnie zadzwonić. Musicie wybrać mój numer, trafić na otwartą linię, dostać się do mnie do studia. I musi to się stać teraz, w tym momencie, ponieważ ja już kończę program. Ja już powinnam dawno w ogóle zdjąć tę zagadkę, ale trudno, już jesteśmy, to chcę dokończyć ją. Nie chcę, żeby program zakończył się bez zwycięzcy. Nie chcę, żeby program zakończył się bez udzielenia odpowiedzi przez was. Ja owszem, mogę otworzyć kopertę i pokazać wam tę odpowiedź. Owszem, może reżyser wyświetlić tę odpowiedź. Może, ale po co? Chcecie stracić szansę wygrania tych 4000? Na pewno nie chcecie. Na pewno wolicie, żeby te pieniądze mogły być kogoś z was. Jeżeli nie znacie odpowiedzi, trudno. Jutro rano będzie program, jutro po południu będzie program. Możecie zawalczyć o inne pieniądze, zagrać w inne zagadki. Ale teraz proszę, jeżeli jest ktokolwiek, kto zna odpowiedź, jeżeli jest ktokolwiek, kto zna to imię, o które pytam, żeńskie imię na AL, ostatnia A, żeby ta osoba zadzwoniła, żeby ta jedna, jedyna osoba dała mi satysfakcję, że mam zwycięzcę, że przynajmniej ktoś spróbował, że ktoś zawalczył. Kochani, kończymy program i ja muszę mieć zwycięzcę teraz, ja muszę mieć gracza w tym momencie. 704, 304, 304. Kto rzutem na taśmę próbuje wygrać te pieniądze? Kto na ostatnią chwilę próbuje udzielić mi odpowiedzi i spróbuje zdobyć te pieniądze? Kto? Potrzebuje jednej osoby, naprawdę tylko jednej osoby. Ale ta jedna osoba musi się zdecydować, musi podjąć ostateczną decyzję. Przede wszystkim musi podjąć decyzję, że chce wygrać, że chce dać sobie szansę na wygraną. Dobrze, słuchaj, ile mamy czasu do definitywnego końca programu? Minuta 50 do końca. Dobrze. Czas start. I proszę bardzo, lecimy. Kto wykorzysta tę ostatnią szansę? Niecałe półtorej minuty. Komuś się uda na pewno, ja w was wierzę. Komuś musi się udać, na bank. Jedna minuta. I kto wybiera mój numer? Kto do mnie dzwoni? Kto chce udzielić mi odpowiedzi i kto chce wygrać? Komu to się uda? Pół minuty. Dziesięć. Dwa. Jeden.
Teraz, moi drodzy, teraz! Dobrze, kochani, odliczę na palcach. 3. Dwa. Jest ktoś? Zna ktoś odpowiedź? Czy jest ktoś, kto wybiera w tym momencie numer telefonu, żeby udzielić mi odpowiedzi? 1. Jak brzmi to imię? O jakie imię mi chodzi? Nawet 4000 zł do wygrania. Ale teraz! Zero i słucham. No. Kto? No, uwaga! Teraz! Siedem, zero, cztery, trzy, zero, cztery, trzy, zero, cztery. Jeszcze możesz wybrać numer telefonu do mnie. Jeszcze tu jestem, jeszcze zagadka jest, jeszcze pieniądze są na ekranie, czyli jeszcze są do wygrania. Jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi. Jeszcze tu jestem, jeszcze możesz wygrać, ale musisz do mnie zadzwonić właśnie teraz. Musisz to zrobić. Jeżeli chcesz wygrać nawet 4000 zł, musisz zadzwonić do mnie w tym momencie. Uwaga, kto? No.
kochani, jedno imię, żeńskie imię z trzema literami A. Kto zna odpowiedź? Jedna osoba, moi drodzy, ja nie wyjdę stąd, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Nie ma możliwości, nie wyjdę stąd bez usłyszenia odpowiedzi od was. Musicie zadzwonić do mnie w tym momencie. Jedna osoba, która poda mi to imię. Jedna osoba, która poda mi imię z trzema literami A, żeńskie imię. Kto zna odpowiedź? Kto wie, o jakie imię mi chodzi? Kto chce wygrać nawet 4000 zł? No kto? Jest chociaż jedna taka osoba? Jedna! Ja tej jednej osoby potrzebuję. Tylko tej jednej, jedynej. Kto chce wygrać te pieniądze? Uwaga! Teraz! Uwaga! Jest! Halo, dzień dobry, witam! Dzień dobry, ja również witam Alana. Alana, oczywiście, że tak! Proszę bardzo, Alana! Mamy, Alana! Super! Walczymy o bonus. Proszę bardzo, 30 sekund. Ile dni pozostało do końca wakacji szkolnych? Do końca wakacji... 4. Tak jest! Kto jest marszałkiem polskiego Sejmu? Borusewicz. Ewa Kopacz. No niestety. Dobrze. Ale gwarantowana kwota wygrana, także gratuluję pani i zapraszam serdecznie na kolejne programy. Moi drodzy, mam nadzieję, że te ostatnie dni wakacji dadzą wam jeszcze troszeczkę wygranych, że będziecie się bawili z nami, a i że w nowym roku szkolnym pozostaniecie i będziecie się z nami bawili i wygrywali. Dziękuję wam serdecznie za dzisiaj. Pozdrawiam. Pa, pa.